postanowiłeś porzucić zwykłe życie i wraz z grupą pionierów osiąść w Moon Lake, opuszczonym terytorium ciągnącym się wzdłuż brzegu wielkiego jeziora o tej samej nazwie. Okolica nie została jeszcze dobrze rozpoznana, mimo że pierwsi mieszkańcy zamieszkali tu już jakiś czas temu. To miejsce cię kusi. Stań się więc częścią tej osobliwej społeczności i zaangażuj się w poprawę warunków życia w tym miejscu. Buduj domy i miasta, hoduj bydło, produkuj surowce i rozwijaj infrastrukturę. Zautomatyzuj procesy. Nie zmarnuj swojej szansy. Ułóż jak najlepiej swoje nowe życie w Moon Lake. Cześć, z tej strony Karolina oraz Krzysiek, kanał Gryfinka. Dzisiaj przeniesiemy się do opuszczonego, a przynajmniej tak się wszystkim wydaje, Moon Lake. Dołączamy do niewielkiej grupy osób, która będzie się starała rozwinąć tutaj życie. Zakłady produkcyjne, wydobywać surowce, wykładać bydło. Tego typu bajery. Ale bydło na pastwiska, nie? No. Że, nie, że bydło będzie sobie chodziło jak bydło. Nie no, bydło, krowy i te sprawy. Innymi słowy, dzisiaj czeka nas kawał konkretnego grania i mużdżenia, ponieważ Moon Lake jest to gra euro, tak, w której będziemy zarządzać surowcami, będziemy podejmować różne akcje, różne decyzje. I tutaj jest kombinowania tyle i na tylu płaszczyznach, że wow, po prostu para z uszu. Jesteście gotowi? Bo ja tak, a Krzysiek? A Krzysiek jak zwykle. Jak zawsze zwarty i gotowy do grania w gry sucharowe. Okej, okay. Krzyś, powiedz nam coś o statystykach. O statystykach. To jest tak. W Moon Lake możemy zagrać od 1 do 4 osób. Każda z tych osób, każdy z tych graczy powinien mieć przynajmniej 14 lat i wydaje mi się, że jest to wiek bardzo adekwatny do tej gry. Młodszemu graczowi bym jej nie dał. A przewidywany czas rozgrywki to około 40 minut na jednego gracza. Z tym, że zaznaczam, pierwsze partie będą się ciągnąć, bo będziecie musieli się zaznajomić dość dobrze z zasadami, których jest tutaj całkiem sporo. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wydawnictwu Lacerta za podrzucenie egzemplarza gry do przygotowania materiałów. A w tym materiale zobaczycie, jak grać w Moon Lake, czyli wytłumaczymy Wam zasady, pewnie zajmie nam to co najmniej godzinę. Później rozegramy pełen dwuosobowy gameplay, który zajmie co najmniej 2 godziny. Nie no, może nie. Myślę, że w półtorej godziny się zamkniemy. Już teraz jest okej. No już znacznie dynamicznie idzie to wszystko. A na sam koniec podzielimy się naszymi wrażeniami po kilku partiach i po zapoznaniu się z mechanikami i z działaniem. Uwrze tytuł! To co, jesteście gotowi? Bo ja bardzo. Masz przy sobie coś do picia? Wiesz co, nie. Mam nadzieję, że ta rzeka na planszy mi wystarczy. Okej, okay, ale ja chyba sobie skoczę jeszcze po kawę, bo mogę tego nie przeżyć. Dobra, to jedziemy z zasadami. Jedziemy. To, co widzicie na stole, jest to przygotowana gra Moon Lake w wariancie dla 2 osób. Gdybyśmy grali w większą ilość graczy, musielibyśmy wyłożyć dodatkowe kafle terenów w tym miejscu. One są oznaczone takimi 3 lub 4 ludzikami w dolnej części danego heksa. Czy ja cię kiedykolwiek nauczę, że gracze są policzalni i to nie jest ilość, tylko liczba? A co ja powiedziałem? Ilość! Nieważne, skupmy się na naszej grze. Każdy z graczy otrzymał dwustronną planszę gracza. Tutaj, razem z całym zestawem kolorowych, drewnianych elementów, które przypisujemy pod konkretne miejsca na naszych planszetkach. Mamy również planszę akcji. Tutaj, talia kart, całkiem spora, żetony. Monety, dźwignie, wazy, dzbany lub... czarnki. Jak to woli, my będziemy pewnie nazywać to dzbanami. No i tutaj mamy jeszcze żetony terenu, rozsypane, ponieważ, no tak zresztą mówi instrukcja, żeby je rozsypać, żeby one nie były po kolei, żebyśmy mieli dowolność, jeżeli chodzi o dobieranie. No, obok tutaj leżą również żetony pastwisk. W Moon Lake będziemy po pierwsze wykonywać akcje, po drugie będziemy przemieszczać się naszym statkiem o ilość pól w zależności od tego, jaką akcję podejmiemy. Za chwilkę to wszystko będzie opisane. O liczbę pól. O liczbę pól, okej. Później, jeżeli przekroczymy tamę, będziemy wykonywać punktację cząstkową. To jest taki dość sprytny zabieg, który będzie nas przygotowywał do następnej części gry. Po przekroczeniu odpowiedniej ilości tam, będziemy punktować końcowo. Dokładnie, czyli mamy 4 tamy, 4 punktacje cząstkowe, no i punktację końcową, która wyłoni zwycięzcę. Nie mogę się doczekać. Dobra, chodźcie. Przenieśmy się na stół i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.
Na planszy głównej znajduje się całkiem sporo informacji. Pierwsza informacja to ile mamy punktów. Haha, czyli rameczka. Ej, czemu ty już masz jeden na starcie? Zero. Bardzo cię proszę. Przepraszam. Nasza plansza dzieli się na cztery regiony, cztery obszary. Tak, tutaj mamy New Hope, Southern, na górze mamy Unknown, no i nasze tytułowe Boon Lake. To są te dwie wysepki, nazwijmy to, tak? Tak. W tym miejscu. Grając w dwie osoby, tak jak Krzyś wcześniej wspomniał, wykładamy już jakieś tam kafle terenu. Mamy również rzekę, po której będziemy się przemieszczać. Gra trwa dwie tury. Pierwsza tura to jest takie okrążenie naszymi statkami. Będziemy płynąć tędy. Tutaj zresztą jest jedynka. Dopływamy w to miejsce i teraz w zależności od tego, ilu graczy gra, to będziemy płynąć różnymi brodami. Tutaj mamy brud dla 1-2 graczy, czyli wracamy na start. Dla 3 graczy wracamy na start dla 4 graczy. Dla 3-4 graczy. Natomiast jeżeli gramy w czwórkę, to płyniemy w to miejsce do tego portu. Po lewej stronie mapy mamy dwa tory dochodu. Mamy dochód w postaci monet oraz dochód w postaci kart. Na dole będziemy mieli 4 wyłożone kafle punktacji, z tym, że na samym początku gry no, my uzupełniliśmy o te, których po prostu nie ma. Nie ma tych graczy, tak? Nie ma gracza zielonego i czerwonego, więc te dwa weszły losowo, natomiast te będziemy wybierać. Zresztą mamy też już dwa kafelki przygotowane i jeden z nich wyląduje rzeczywiście na naszym kolorze. Jest to dość ważne, bo wybór kafelka będzie generował nam, o ile oczywiście uda nam się spełnić wymaganie danego kafelka, będzie generował nam podwójną liczbę punktów. Jest to zaznaczone w tym miejscu u mnie, no niebieski, tak? Razy oczywiście, dwa. Oczywiście, jeżeli tam Krzyśka, postawisz swój znacznik, tak? Oczywiście, no tak. To wszystko się sprowadza do tego, że musimy wykonać jakieś zadanie, żeby rzeczywiście te punkty pozyskać. Na planszy mamy również dwie przypominajki. Pierwsza przypominajka jest związana z punktacją cząstkową, która odpala się zawsze po przekroczeniu niebieskiej tamy, czyli odpali się, jeżeli któryś gracz przekroczy tą tamę i później tą tamę i tą tamę, tak? Dopływamy tutaj, kończymy grę w chwili, kiedy wszyscy będą mieli wykonaną taką samą liczbę tur i odpalamy punktację końcową. Jeżeli chodzi o punktację końcową, mamy również ściągawkę i przypominajkę o tym, co powinniśmy rzeczywiście podliczyć przy punktacji końcowej. Czyli tutaj mamy cząstkową, tutaj mamy końcową. Na naszej planszy gracza mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy. Oprócz tego, że mamy miejsce na dźwignię, mamy również wiele elementów w naszym kolorze. I zresztą sami zobaczcie, co tutaj jest i w których miejscach na naszej plansze coś to znajduje. Po pierwsze mamy dwie łodzie, które będą płynąć rzeką i będą dodawać nam konkretne surowce. Nie mamy tutaj znaczników surowców. Wszystkie surowce są wirtualne, więc w tym momencie mamy wirtualne dwa drewna. Może wyimaginowane. Może być. Jeżeli w każdym momencie swojej tury możemy te łodzie przesuwać tam, gdzie nam to będzie bardziej odpowiadać, tym samym zmieniając wartości naszych surowców w zależności od tego, gdzie te łódki rzeczywiście będą stacjonować, nazwijmy to może w ten sposób. Tylko, że tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że jeżeli płyniemy z prądem, tak, to możemy płynąć za darmo właściwie. O, możemy sobie przesuwać te łodzie dowolnie jak chcemy w kierunku płynięcia rzeki. Ale jeżeli łodzią byśmy chcieli wrócić, no to musimy już ponieść odpowiednią zapłatę w wysokości 2 monet. W lewym dolnym rogu mamy rancho, czyli 3 kowboi, mieszkańców, którzy są dostępni, którzy są zwarci gotowi, żeby wykonywać jakieś akcje. Mamy również mieszkańców poza planszą, oni są nieaktywni, musimy ich dopiero przenieść z odpowiednimi akcjami lub bonusami na nasze rancho, aby móc ich używać. Oprócz tego mamy tutaj domy, miasta oraz krowy. Nie będę ich nazywać bydłem, bo zaraz skończy się na bydlakach, więc nie zrobię tego. Prawa część naszej planszetki to są miejsca na dźwignie, a właściwie to są dźwignie, tylko jeszcze są niewybudowane. Podczas gry będziemy pobierać takie znaczniki, będziemy je wykładać u nas na planszy po to, żeby móc korzystać z bonusów. Czyż to nie jest rewelacyjne? Ja w ogóle jak czytałam po raz pierwszy instrukcję, to powiedziałam do Krzyśka, że jestem tak ciekawa tego, jak te dźwignie pracują i działają, że wow. No i działają. Każdy z graczy otrzymał 4 żetony zakładów produkcyjnych. W tym miejscu, na samym początku gry wybieramy jeden z nich i umieszczamy w odpowiednim miejscu, tak? Jak to się nazywa? Wnęka? Dziękuję, brakowało mi tego słowa. W odpowiedniej wnęce. Jeżeli będziemy chcieli sobie usprawnić, wybudować, tak, fabrykę produkującą drewno, czyli tartak, cokolwiek, no, tak? Dobrze kombinujesz. To umieścimy sobie to w tym miejscu. Będzie i teraz to już oznaczać. Zawsze mamy jedno drewno tak jakby zapewnione i wcale nie musimy mieć tam stateczka, łodzi, żeby mieć to jedno drewno. Czyli w tym wypadku na takim ustawieniu miałabym dostępne jedno drewno
jeden kamek i jedno żelazo? Ja to nazywam metal? Żelazem, no. Nazwijmy to właśnie żelazem. Podczas gry będziemy mogli to ulepszać, czyli z jedynki możemy zrobić dwójkę, tak? I tak samo zresztą jest z pozostałymi trzema, które mamy do dyspozycji i które będziemy mogli rzeczywiście usprawnić podczas gry. Każdy z graczy otrzymał również 6 kart na start, odpowiednią liczbę monet. U mnie to jest 6, bo jestem pierwszym graczem, mam znacznik pierwszego gracza. Krzyś dostał 7. Mamy również znaczniki, które będziemy używać przy punktacjach cząstkowych, wykładając je w odpowiednie miejsce na planszy głównej, w zależności od tego, które zadanie będziemy chcieli wykonać lub nie wykonać, bo tak, jeżeli wykonujemy jakieś zadanie, to otrzymujemy za to punkty. Jeżeli kładziemy znacznik, ale nie jesteśmy w stanie wykonać danego zadania, to tracimy punkty. No. I to tyle punktów, ile jest na ile byśmy dostali. W naszej turze musimy wykonać 3 rzeczy. Kiedy my zakończymy te 3 rzeczy, tura przechodzi do następnego gracza. I tak, na samym początku wybieramy i wykonujemy akcję. Po drugie, przesuwamy swój statek wzdłuż toru rzeki. Dobrze, po rzece, no pewnie po rzece. No, płynie sobie statek po rzece. No i trzecią rzeczą jest przesunięcie kafelka na torze akcji. Jest całkiem sprytnie rozwiązane, zresztą sami zobaczcie. Plansza akcji. Znajdują się tutaj kafelki w ilości 7 sztuk, które oferują nam przeróżne rzeczy do zrobienia. Opiszmy sobie je teraz, idąc może od samej góry, tak żeby było po kolei, ok? Dobra, pierwsza akcja to budowanie, to jest ta kielnia, tak? Mhm. Nauczyłam się tego słowa po lekturze jakiejś książki Kacpra. To jest kielnia. W ogóle kafelki akcji dzielimy na stronę lewą i prawą. Strona lewa jest dostępna tylko dla aktywnego gracza. Lewa, czyli z tej strony tutaj, przez do strzałki. A to, co się dzieje po strzałce, jest dostępne dla wszystkich, za wyjątkiem tego kafelka, który wyklucza pierwszego gracza. Tak, jest to ekspansja. On jest tutaj przekreślony. Mhm. Tak, czyli pierwszy gracz nie będzie mógł wykonać tego, co się dzieje po... A właściwie to nawet nie ma strzałki, tylko jest linia, nie? Są dwie linie. To też nam pewnie ma przypominać, że pierwszy gracz jest tutaj wyeliminowany, nie da rady tego zrobić. I teraz tak, dobra. Mamy tą kielnię, mamy to budowanie. Na sam początek otrzymamy 3 monety do swojej puli. W ogóle, jeżeli jakaś cyferka jest na biało, to znaczy, że coś dostajemy, a jeżeli jest na czarno, to znaczy, że musimy coś zapłacić. I tutaj trzeba uważać, bo niekiedy są minusy przy czarnych cyferkach, to też oznacza, że musimy zapłacić, a niekiedy tych minusów nie ma, a cyferka jest na czarno, więc też musimy zapłacić. Takie trochę... A jak jest na biało, to wtedy dostajemy. Dobra, kielnia, kielnia. Dostajemy 3 monety, czyli ja idąc tę akcję dostałabym... W ogóle idąc tę akcję, powinniśmy tę akcję przesunąć sobie o tutaj na spód, żeby zapamiętać, która akcja jest wykonywana. Dobra, czyli mamy tak, 3 monety do puli, wrzucam. Mhm. I mogę zagrać obojętnie jaką kartę. Jest to strzałka w dół, oznacza zagrywanie do siebie, bo strzałka do góry będzie oznaczać odrzucenie. I teraz tak, mogę zagrać obojętnie jaką kartę. Dlaczego mówię obojętnie? Ponieważ mamy 3 rodzaje kart, które możemy mieć rzeczywiście na ręce. Ja mam, o, mam 3, rewelacja. Masz 3? Mam. Mamy karty dnia, mamy karty zmierzchu i mamy karty nocy. I co? A karty świtu? Nimo. Jak już zmierzch, to świt. Jakie tam jeszcze części były tego Edwarda? Nie pamiętam. Czytałeś to jako nastolatka? Czytałam. Okej, czyli tak, zagrywamy kartę, opłacając jej koszt i stosując się do jej ewentualnych bonusów, tak? I teraz popatrzcie na przykład na kartę nabrzeże. Po pierwsze, muszę odrzucić 2 monety, tak? Czyli monety i wazy, czy dzbany, zawsze odrzucamy. Czyli biorę 2 monety i wrzucam... Do zasobów. Do zasobów, tak. Później muszę udowodnić, że ja mam te surowce, które tutaj są wypisane, tak? Udowodnij. Czyli mam... Czekaj, ja to zrobię. Oszukuj. Mam kamyki w ilości 3. Tak. 1, 2, 3, bo tutaj jest tuć. Oraz mam to jedno... Jedno biedne żelazo. Jedno niebieskie coś. Tak? To jest żelazo, popatrz, no bo tutaj jest złomowisko. Patrz, jaka tutaj hałda jest. Niech to będzie żelazo, dobra. Czyli mam to spełnione. I wykładam taką kartę przed siebie. Są karty, które mają różne efekty. Są karty natychmiastowe z piorunkiem. Masz może jakąś mam. Pod ręką? Nawet pod ręką mam. Dobra. Ja ją położę, nie wiem, może tutaj na środku planszy. Jest piorunek, jest to efekt natychmiastowy i stosujemy się do niego. W zależności od tego, jaki to jest efekt, no to to robimy. Tutaj mam akurat 2 wózeczki z monetami, więc mógłbym przesunąć, oczywiście po zagraniu takiej karty, mógłbym przesunąć się o 2 miejsca na torze.
Tutaj mamy zieloną taką etykietkę, tak? Ona oznacza, że jest to zdolność bierna i ona będzie nam działać przez całą grę. Więc oprócz tego, że otrzymamy punkty na koniec gry za jakiś tam dany budynek, to jeszcze mamy przez całą grę jakiś konkretny bonus. I ten bonus mówi, że jeżeli będziemy pozyskiwać dzban, wazę z rzeki. Tak, to tak? Trzeba pamiętać, że z rzeki, nie z każdego źródła, tylko konkretnie jest z rzeki. Tak, niebieskie tło, tak? To trzeba sobie pokojarzyć. Dostajemy wazę, otrzymujemy dodatkową jedną wazę do puli naszej własnej osobistej. Wazy najczęściej możemy pobierać w portach. O, tak jak jest to tutaj. Teraz tak, są jeszcze karty, które generują nam punkty na koniec gry, są oznaczone taką czarną etykietą ze strzałeczką, tak, do końca i będziemy też patrzeć, ile punktów otrzymamy za daną rzecz, bo w większości są to rzeczy zależne, tak? Tutaj mam punkt za każdy domek, który wybudowałam. Mało tego, przykład, który, to znaczy karta, którą zagrałaś jako przykład, ma też efekt natychmiastowy, tak? Więc czyli dźwignęłabym się na to, że tutaj kart na jedynkę oraz trzymałabym tę kartę w stosiku kart do przeliczenia, jeżeli chodzi o właśnie warunki punktacji końcowo. Tak, bo zauważcie, tutaj na dole jest taka bydlęca czacha. Tutaj jest pytajnikiem i oznacza to wartość zmienną, jeśli chodzi o punkty na koniec gry. A tutaj mamy wartość stałą, czyli taka karta na koniec gry przyniesie nam dodatkowo 4 punkty. Zagrywanie karty mamy już wyjaśnione, ale zauważcie, że tutaj na tym kaflu budowy mamy slash, tak, czyli łamane przez. Karolina ma do wyboru albo zagrywanie karty, albo dobranie dwóch kart, bo jest to karta z białą cyferką, tak? Dwie karty do nas na rękę. Nie ma limitu kart na ręce. Okej. Okay. Natomiast reszta graczy w tym samym czasie, o ile oczywiście aktywny gracz nie powie, robimy to po kolei, halo, to reszta graczy może wykonywać to po prostu w swojej, takiego w turze. Symultanicznie. Dokładnie, żeby nie tracić czasu. I tutaj mamy zagranie obojętnie jakiej karty lub sprzedanie obojętnie jakiej karty za 2 złota. No to ja sprzedaję, odrzucam taką kartę gdzieś tam na stos i dobieram 2 monety. Wszystkie akcje z tego kafla budowy już zostały wykonane, tak? Przez gracza pierwszego i przez pozostałych graczy. Teraz patrzymy, gdzie ten kafelek stał. Był na pierwszym miejscu, więc aktywny gracz, który wybrał ten kafelek, przesuwa swój statek na rzece o 4 pola do przodu. Do 4. Do 4, tak. A powiedziałem o 4? Tak. A to przepraszam. Czyli mogę sobie wybrać, tak? 1, 2, 3, 4. Więc poruszam się tutaj i otrzymuję 4. Bonus, który jest nadrukowany na dane miejsce. Jeżeli chodzi o poruszanie się po rzece, należy pamiętać, że nie możemy zatrzymywać się tam, gdzie jest statek innego gracza. Wyjątkiem są porty. Poczekajcie. Tak, wyjątkiem są porty, tam mogą znajdować się wszyscy. Tam może być w ogóle impreza. Krzysiek stał tutaj, ja poruszam się o 4, tak? Więc robię 1, 2, 3, i przeskakujesz. 4, tak, i jestem tutaj, zamiast monety otrzymuję kartę. Ale może dojść do takiej sytuacji, że Karolina stała tutaj, ja też chcę do portu, bo zależy mi na tym dzbanie, żeby go mieć u siebie, tak? No to przesuwam się raz, dwa, trzy, cztery, bo taką liczbę pól mogłem spłynąć w dół, może tak to nazwijmy, spływ Dunajcem, o. I również mogę się na porcie zatrzymać, aby zdobyć ten dzban. Po poruszeniu się statkiem musimy odświeżyć tor akcji i po prostu dźwignąć wszystko do góry. Tak, no i następuje tura kolejnego gracza. Kolejną akcją, którą mamy na samej górze naszego toru, jest postęp. Czyli wybieramy sobie tą akcję. Krzyś, wybierz tą akcję, bo ja tam nie sięgnę. Wybiorę. Wybierz tą akcję. Mamy postęp. I teraz aktywny gracz może zagrać kartę zmierzchu, oczywiście opłacając jej koszt, lub sprzedać kartę zmierzchu i otrzymać 2 złota do puli. Później możemy zdecydować się wybudować dźwignię. Koszty dźwigni, każdej dźwigni, są u nas na planszy. I teraz tak, każda z nich jest różna, każda z nich jest inna i przynosi nam inne korzyści. Czyli ja sobie buduję, powiedzmy, dźwignię, ile tu mam hajsu? Powiedzmy tą, tak, która będzie mi odejmować, że tak powiem, pewne warunki wybudowania miasta, ale o tym za chwilę. Robię to, czyli chciałabym budować tą dźwignię, płacę 5 do puli i mam tą dźwignię aktywną. Podczas gry, obojętnie w którym momencie, będę mogła ją ściągnąć w dół i zastosować się do bonusu, który daje. W tym samym momencie reszta graczy może wysłać jednego mieszkańca, aby wbudował taką dźwignię, tak? Mamy, ale to wysyłamy do zasobów ogólnych. Tak, z rancha
Przerzucamy go do zasobów ogólnych i budujemy jakąś dźwignię i ponownie ponosimy koszt, powiedzmy 3. Tak, 3. Chodź tu, za długie mam paznokcie. I budujemy dźwignię. Dźwignię, która mówi otrzymaj dzban albo sprzedaj dzban za 6. Pod warunkiem, że zrezygnujesz z wykonywania akcji dla wszystkich graczy. W ogóle te wszystkie 3 dźwignie tak działają, że jeżeli zrezygnujemy z prawej części akcji, czyli tą, tych akcji dla wszystkich graczy, z tej części, tak? No. To będziemy mogli odpowiednio sprzedać, albo wybudować jeszcze jedną dźwignię, albo ulepszyć, a o ulepszeniach za chwilkę. Okej, wszyscy gracze, to znaczy akcja dostępna dla pozostałych graczy, ma również slash. Czyli wybierane. Wybór. Albo możemy... budujemy. Mhm. Dobra, mów. Możemy zrezygnować z budowania na rzecz dobrania jednej karty. Okej, czyli co? To mamy z głowy? No chyba mamy z głowy. Jedziemy dalej. Osadnictwo, z tego co pamiętam, ta biała flaga. Przesuniemy na dół. Nie tędy, przecież tam jest... właśnie. Jest dziura na palu. Już nie krzyż, jest podebranie faktycznie. Okej, czyli tak, możemy zagrać kartę nocy. Możemy ją zagrać, oczywiście. Albo sprzedać. Tak, za 2. Oczywiście zagrywając chciałam powiedzieć, że musimy uiścić koszt i możemy teraz albo ulepszyć to, co mamy na planszy, albo wystawić jednego naszego mieszkańca na dany kafelek terenu, który by nas interesował. I teraz na kafelkach terenu są przeróżne rzeczy. Możemy coś otrzymywać i przeważnie coś otrzymujemy, ale są też kafelki, które będą nam coś odbierać, w sensie to będzie taki handel trochę. Musimy zapłacić za coś. Aby coś tam zrobić, tak? I popatrzcie, na przykład na tym kafelku ja robię tą akcję, tak? Biorę jednego mojego mieszkańca i wykładam go... Którego masz dostępnego w ranczo, oczywiście. Oczywiście, tak. Wykładam go na dostępnym polu. Otrzymuję bonus, który na takim polu był. To była jedna karta, dostaję ją do siebie do puli. Albo ja wykładam się tutaj, tak? Dostaję jedną monetę, a Krzysiek wykłada swojego gościa poniżej, bo możemy to robić. Popatrzcie, że tutaj w ogóle mamy podział jednego kafelka terenu na 2 części. Tak. To nie oznacza... Na 2 działki. Na 2 działki, tak? To wcale nie oznacza, że druga osoba nie będzie mogła tutaj wejść, że ten kafelek jest mój. Nie. Ten kafelek jest podzielony na 2 części, więc tym samym inny gracz spokojnie może przyjść na ten kafelek, wystawić tutaj swojego kowboja i później to modernizować, no bo dlaczego nie? Chyba, że ewidentnie kafelek ma tylko i wyłącznie jedną działkę, no to nie może tutaj stać więcej graczy. Na kaflach pastwisk, czyli takich kaflach, mogą znajdować się tylko krowy. Bydlaki. Krowy. Są też kafle takie jak ten tutaj, gdzie będziemy musieli opłacić odpowiednią ilość monet, aby dźwignąć się na torach monet lub kart. I jest to dość przydatne, zwłaszcza, że jest taki kafel z punktami. 10 punktów można otrzymać po tym, jak zapłacimy odpowiednią ilość punktów, więc no, na takie kafelki się poluje, tak? Liczbę punktów, moja droga, liczbę. Teraz ja Cię upomniałem. Okej, okay, może być, sorry. To wszystko przez Ciebie. Jasne, co złego, to ja. Tak. Natomiast, słuchajcie, to było wystawienie naszego mieszkańca, ale możemy tego mieszkańca ulepszyć. Jak to robimy, Krzyś? Bo u mnie trochę słabo z ulepszeniem. Czekaj. Dobra, wiesz co, ja załóżmy, że miałem już tutaj wystawionego jakiegoś kauboja mojego, dobra. Okej, okay, jest tutaj mój chłopek. Ja chcę go teraz ulepszyć, czyli wybieram tą akcję... Zielonej strzałki do góry. I co ja muszę zrobić? Mogę go ulepszyć tylko i wyłącznie na domek, no bo taka jest hierarchia. Hierarchia, tak. Czyli mieszkańca ulepszamy na domek. Domek, a domki ulepszamy na miasto. I ja chcę go ulepszyć na domek. Więc tak, muszę tego gościa odrzucić do zasobów. Mało tego, muszę odrzucić jeszcze jednego gościa z mojego rancha, również do zasobów. I dopiero teraz mogę wystawić mój domek w tym miejscu. Tutaj chciałbym od razu rozwiać wątpliwości, że bonusu nie dostaję ponownie. Ja wiem, że tutaj coś ściągam, później wystawiam jeszcze raz, ale bonusu, który jest na danej działce, nie dostaję. Akurat się budowałem na działce bez bonusu, no ale gdyby tam był, to bym go nie dostał. Uwaga, bo ja będę teraz, wiesz... O, hodowca bydlaków. Krów. Krów. Ja tu kłamczuszczę, ale wiesz, ja tu chciałam zrobić zęk. Przykład. Chcę ulepszyć. Wiesz co, może połóżmy tak, żeby od góry było ewidentnie widać, co tutaj jest, bo o, tak będzie dobrze widać. Chciałabym ulepszyć mój domek na miasto. I aby to zrobić, muszę spełniać pewne warunki. Po pierwsze, mój domek musi sąsiadować z 3 obecnościami
na sąsiadujących polach. Sąsiadujące pola to pola, które przylegają do danego kafelka, ale te, które są połączone również mostami lub brodem, tak? Bo zauważcie, że mamy mosty, tak jak chociażby tutaj, tutaj czy tutaj, czyli to miejsce sąsiaduje z tym miejscem, ale mamy również brody, tak jak tutaj. Ja mam brodę. No masz, z której jesteś zresztą bardzo dumny. Obecności to są wszystkie domki, mieszkańcy, miasta lub krowy, które znajdują się na kafelkach, które sąsiadują z kafelkiem, który nas interesuje, który chcemy ulepszyć. Obecności nie muszą być nasze, czyli aktywny gracz liczy wszystkie obecności, a to nie jest tylko... ważne. A nie tylko swoje własne. Ja się o tym dowiedziałem chyba przy naszej trzeciej partii. No bo jak Krzysztof przysypiał, jak czytałam instrukcję, tak to się właśnie kończyło. Spełniłam warunek, bo mam 3 obecności na kafelkach, które są sąsiadujące. Płacę dwóch, znaczy płacę, przenoszę 2 kowboi z mojego rancha do strefy nieaktywnej. Do rezerwy, może być to. Do rezerwy. I stawiam miasto. Tak, co ważne, ten domek nie wraca tutaj, bo ja go już opłaciłam i ja po prostu ten bonus masz będę dostawać. Masz odblokowane miejsce, tak? Ja ten domek stawiam tutaj poza moją planszetką. Jeżeli chcielibyśmy wybudować drugie miasto w tym samym obszarze, przypominam, mamy 4 obszary w grze. Mamy New Hope, Southern, Boon Lake i Unknown. Jeżeli chciałabym wybudować kolejne miasto, powiedzmy, w Boon Lake, to musiałabym stracić 5 punktów i jest to tutaj przypomniane na naszej planszetce. Mało tego, przy budowie kolejnych miast, czyli trzecie, czwarte miasto lub ewentualnie wystawienie czwartej, piątej krowy, wiąże się z konsekwencjami, słuchajcie. Bo tak, chcąc wybudować kolejne miasto, ja muszę odrzucić o 1 gościa więcej lub stracić 4 punkty, tak? Co wcale nie jest takie fajne. Okej, niech to będzie tutaj. I teraz chcę wybudować kolejne miasto. I to nie oznacza, że ja odrzucam znowu 1 chłopka więcej. O nie, odrzucam tego chłopka więcej i tego chłopka więcej, ewentualnie 4 punkty. Ale tych też musisz odrzucić. Jak najbardziej, tak. Czyli jest coraz gorzej, im dalej w las, tym trudniej, nie? Więc to wcale nie jest takie easy peasy. Ulepszanie i wystawianie naszych budynków jest dość ważne, bo zauważcie, że to, co ja tutaj poczyściłam, o, tak, zawiera jakieś korzyści, które będziemy sumować i dodawać sobie przy punktacjach cząstkowych. Więc im bardziej mamy wyczyszczoną planszę, tym więcej bonusów w postaci pieniędzy lub też punktów otrzymamy. To powinnaś sobie raczej tak usuwać w tej kolejności. No tak, no bo tutaj odblokowują nam się rzędy. Zresztą zauważcie, jeżeli ja tutaj wyczyszczę tą linię, ten rząd, to otrzymam 1 kowboja prosto do rancha. Jeżeli odblokuję kolejny rząd, tak, czyli wybuduję kolejny domek, o, to kolejny kowboj wpada mi do rancha. Tutaj za każde puste pole, tak, czyli pole bez bydła, miasta lub domku, otrzymam 2 punkty na koniec gry. Tutaj za każde puste pole otrzymam 4 punkty na koniec gry, a tutaj za każde puste pole otrzymam 6 punktów na koniec gry. Jest to oznaczone tym właśnie czarną etykietą. Etykietą, ja to nazywam etykietami, tak, którą mamy właśnie w tych miejscach, tak, dla przypomnienia. Ok, ulepszanie, wystawianie opisane. W tym samym momencie inni gracze mogą się zdecydować zrobić to samo. Aktywny gracz może zrobić to drugi raz, tak? Czyli najpierw wykonuje to, a później aktywny gracz może spokojnie zrobić to. Ale jeżeli mu to nie odpowiada, może również zagrać kartę lub sprzedać kartę za 2. Obojętnie jaką, nie mamy tutaj warunku, jeżeli chodzi o porę dnia. No dobra, i co? I teraz standardowo aktywny gracz przesuwa swój stateczek do 4 pól na rzece, tak? I tura przechodzi do kolejnego... poczekaj, co ja robię? Nie tak. Tura przechodzi do kolejnego gracza i może on sobie wybrać następną akcję i załóżmy, że będzie to... Hodowanie krów! Hodowanie bydlaków! I teraz tak, po pierwsze zagrywamy kartę, znaczy możemy zagrać kartę, tak? Lub sprzedać kartę. Słoneczka, czyli dzienną. Sprzedajemy za 2, kupujemy, czyli wykładamy przed siebie za tyle, ile jest na karcie i wykładamy pastwisko. Czy ja mogę pastwisko? Możesz. Jeżeli chodzi o wykładanie żetonów, to zarówno żetony pastwiska, jak i żetony, które mamy tam w rozsypce, wykładamy na planszy tak, aby sąsiadowały z już istniejącymi żetonami. Tak? Czyli muszą sąsiadować, po prostu być obok, albo muszą być połączone brodem lub mostem. Lub mostem. Czyli mogłabym to pastwisko równie dobrze wystawić tutaj. Jeżeli ja wystawiam jakiś żeton, to otrzymuję premię, która jest
pod tym żetonem, czyli w tym wypadku otrzymałabym aż 3 krowy. Trzy krowy, chciałabyś. To są krowy. Takie spłaszczone. Tak? Dobra, i teraz tak, wszyscy gracze mogą się zdecydować albo wystawić krowę, albo zagrać kartę lub sprzedać kartę. Tak? I jak wygląda wystawianie krów? Krowy bierzemy oczywiście od góry do dołu z naszej planszetki gracza. I w zależności od tego, która to będzie krowa na... Gdzie są moje krowy? A tu! W zależności od tego, która to będzie krowa na danym pastwisku, tyle musimy mieszkańców z tymi krowami wysłać. Więc jeżeli ja bym chciała tą krowę wystawić na to pastwisko, to musiałabym wysłać aż 3 kowboi z mojego rancha do mojej rezerwy. Tak? Nie stać mnie na to, bo mam tylko 2. Więc biorę moją krowę i wystawiam ją. Nic się tutaj nie opłaca. Ale to wiesz co, no bo to pastwisko tak do kitu wystawiłaś. Trzeba było wystawić to pastwisko tutaj. No i wszystko działa. Dobra. I wszystko działa teraz. Okay. Jest krowa. Jedna krowa, więc wysyłam z nią jednego chłopka. Na jednym pastwisku może znajdować się maksymalnie 4 krowy i mogą być to krowy mieszane, czyli mogą być niebiesko-żółte. Czyli takie multikulki możemy zrobić. Dokładnie, tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, gracze mogą wykładać krowy jak chcą, tam gdzie im to odpowiada, z tym, że musimy się trzymać tego limitu 4 krów na jedno pastwisko. I na koniec akcji... Poczekaj, jeszcze Ci przerwę, oczywiście opłacając koszt bierzemy też pod uwagę krowy innych graczy. No, nie tylko tak. Jeżeli na pastwisku mamy 3 krowy, a my wystawiamy 4. krowę, no to aż 4 gości od nas rancha musi iść i pilnować tych krów, więc to nie jest takie proste. I teraz tak, na koniec akcji krowy liczymy, ile krów sąsiaduje z iloma miastami sąsiaduje krowa, którą wystawiliśmy. Tak? I popatrzcie, ja tutaj mam 2 miasta. I nieważne. Miasta, domki. Aha, no domki. Tak, to jest miasto. Z iloma domkami sąsiaduje dana krowa. Tak? Każdy domek przynosi mi 2 monety. To też jest tutaj zaznaczone na naszej planszetce. Więc w tym momencie za tą krowę otrzymałabym 4 monety. Tak? 1, 2, 3, 4. No i to nam wpada do puli. Wspomniałaś już o tym, że możemy się zdecydować jednak na zagranie lub sprzedaż tak, karty? Tak, tak, mówiłam. Dobra. O tym. Mhm. No to co? Dźwigamy dalej. I mamy eksplorację. Nie, to nie była eksploracja, ekspansja chyba. Ekspansja. Tak. Mamy lunetę, idziemy, wiecie... Ekspandować. Idziemy na przygodę. Po pierwsze możemy zagrać kartę dnia, bo mamy słoneczko, albo możemy ją sprzedać za 2 monety. Wykładamy 2 żetony terenu, tak, czyli... Ja Ci podam losowo, dobra? Daj mnie coś. I teraz tak, jeden wykładam tutaj, bo mi zależy na bonusie, który mi daje, czyli na jednym kowboju, który wpada mi z rezerwy do rancha, a drugi wykładam na produkcji, co oznacza, że moja fabryka, o nie, moja fabryka ma +2. Nie powinna mieć +2, powinna mieć 0. O, Krzysztof, nieładnie. Dobra, wykładam tutaj, zakrywając fabrykę, co oznacza, że upgrade'uję moją fabrykę z poziomu 1 na 2 albo biorę po prostu żeton na poziomie 1 i umieszczam go w odpowiednim miejscu, tak? Powiedziałam to na odwrót, prawda? Bo najpierw powiedziałam, że upgrade'ujemy z poziomu 1 na 2 albo bierzemy... No tak, dokładnie. Znaczy generalnie chodzi o to, że bierzemy sobie żetonik i umieszczamy w odpowiednim... Pomóż. W odpowiednim... zagłębieniu, dziękuję, tak? Wnętrze. Tak, ale jeżeli byśmy mieli, tak jak tutaj mam +1, ja wykładam ten żeton, tutaj mam kolejną jedynkę, obracasz, to wtedy obracam i mam 2 wirtualne surowce, drewniane surowce. A jeżeli masz dostępne. Już +2 i miałabyś ulepszyć jeszcze raz, to po prostu tego nie robisz. Nie robimy. Swoje właśnie te fabryki, tak, możemy ulepszać też za pomocą takich ikon. Jeżeli zatrzymamy się statkiem w tym miejscu, również możemy sobie ulepszyć daną fabrykę. Dobra, czyli tak, zakrywając dane pole, dostajemy bond. Tak? Tak to powiedziałam. I teraz możemy się zdecydować albo wystawić mieszkańca, albo coś ulepszyć, czyli mieszkańca na domek, domek na miasto. Kolejna akcja, czy ta prawa część tego kafelka, tak, jest niedostępna dla pierwszego gracza. On jest tutaj przekreślony. Nie da rady tego zrobić. Inni gracze po prostu dobierają 2 karty i teraz mogą zagrać kartę lub też sprzedać ją za 2 monety. Zauważcie, że tutaj nie ma slasha, więc dobieramy karty i sprzedajemy lub zagrywamy. Dobra. Czyli co, jedziemy dalej? Tak jest. Zatrudnienia? Aktywny gracz przesuwa się do 4 pól, bla, bla, bla. To czyli przesuwamy statek, no i kolejny gracz wybiera sobie akcję zatrudnienie i zatrudnienie mówi, że... Sprzedaj kartę lub zagraj kartę. Nocną, tak, czyli znowu dostajemy 2 monety albo zagrywamy kartę i opłacamy jej koszt. Później dostajemy 1 chłopka z rezerwy na nasze rancho i możemy wystawić 1
Jeden żetonik terenu. Oczywiście akcje wykonujemy od lewej do prawej, więc to, tutaj ta kolejność jest ważna. Wykonujemy to po kolei. Ja w sumie tego nie powiedziałam, a powinnam. No tu, tak? No bo sąsiadujemy mostem, sąsiaduje spokojnie. Mostem. Mogę trzy karty za zakrycie tego kafelka, więc spoko. One mi wpadają do mojej puli. Natomiast inni gracze... Oczywiście pierwszy również może to zrobić. Jak najbardziej. Możemy opłacić to trzema monetami lub odrzucić trzy karty z ręki po to, aby dobrać jednego mieszkańca z rezerwy i dorzucić do naszego rancha. To jest super opcja, aby sobie zwiększyć liczbę naszych pracowników, naszych kowbojów, tak? Więc ja sobie odrzucę. Możemy to w ogóle mieszać tak jakby, więc... Znaczy, nie możemy zrobić tak, że odrzucę dwie karty i monetę, żeby dobrać ludzika. Mhm. Nie, czegoś takiego nie mogę zrobić, ale mogę odrzucić trzy karty. Rzucić je na stos kart odrzuconych. Mogę jeszcze wyrzucić dwie monety do zasobów ogólnych, aby dobrać dwóch łebków. Ostatnią dostępną akcją jest punktowanie regionów, co oznacza, że możemy zagrać kartę świtu. Nie, to nie jest świt, to jest zmierzch. Ale ci namieszałem. Oczywiście to moja wina, bo co złego to ja. Okej. Punktowanie regionów. Możemy zagrać kartę zmierzchu lub możemy ją sprzedać za dwie monety. Potem zasłaniamy jedną premię. Właściwie tak, zasłaniamy premię z jednego regionu. W New Hope premią są trzy karty. Southern 3 punkty. W Boon Lake mamy 4 monety i w Unknown 3 punkty. Powiedzmy, że zasłaniam... Gdzie ty masz dużo obecności? Ja nie mówię. Nieważne, w każdym układzie zasłaniam New Hope, tak? Dostaję trzy karty. I teraz uwaga, teraz się dzieją rzeczy magiczne i bardzo złośliwe niekiedy. Bo... każdy inny region przynosi po jednej monecie za każdą obecność, którą na niej mamy. Dla wszystkich graczy. Dla wszystkich graczy. Więc uwaga, niebieski dostanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monet, a żółty dostanie tylko jedną. Jeżeli zablokowałabym Boon Lake, dostałabym 4 monety, to nie liczyłabym w ogóle tego obszaru, tak? Obszaru Boon Lake, liczyłabym tylko Southern, w zależności tego, że tutaj po prostu nic na ten moment nie mamy, tak? Więc dostałabym 3 monety. Jeżeli Krzysiek miałby tutaj cokolwiek, to Krzysiek dostałby jedną monetę, tak? Są też fajne karty, które możemy zagrać, które będą nam mówić, że oprócz monet będziemy otrzymywać punkty za obecności w innych to obszarach. To właściwie tutaj ta dźwignia nam też daje. Wydaje mi się, że na którejś karcie też to widziałam, ale to jest... Możliwe. Kart jest bardzo dużo i jest opcja, że po prostu przez nasze, podczas naszych rozgrywek nie przemieliliśmy całej talii. Dokładnie. W każdym układzie tak, ta dźwignia to mówi, za 14 monet robimy, budujemy sobie taką dźwignię i przy tej akcji możemy zdecydować tą dźwignię po prostu opuścić i podliczyć obecności i dodać sobie punkty, więc rewelacyjna sprawa. I tak gramy, i tak wykonujemy te akcje, jeden, drugi, przesuwamy te statki, dźwigamy te akcje, aż w pewnym momencie któryś z nas przekroczy niebieską tamę. Co ważne, czasami się może wydarzyć tak, że mimo tego, że jakiś tam aktywny gracz będzie sobie coś tam działał, to nieaktywny gracz w jakiś magiczny sposób przekroczy tą tamę pierwszy. Na przykład za pomocą karty, którą zagrał, albo za pomocą... Coś tam się jakoś dziwnie odpaliło, czegoś innego. Coś się wydarzyło, przemieścił się. W takim wypadku punktacja by się nie odpaliła, bo to aktywny gracz musi przemieścić się przez tamę, żeby ta punktacja się odpaliła. Ale jeżeli aktywny gracz się przemieszcza, odpalamy punktację. Przemieszcza i przekracza tamy niebieskie, tak? Tak. Czyli 1, 2, później 3 i 4. Mamy te punktacje. I teraz jak przeprowadzić taką punktację? Po pierwsze, możemy do dwóch razy albo zagrać kartę, albo wykonać ulepszenie, albo zrobić ulepszenie i zagrać kartę. To możemy sobie pomieszać, tak jak to najbardziej. Ale maksymalnie dwie akcje takie możemy zrobić. Kolejną rzeczą jest wystawienie naszych żetoników punktacji cząstkowej. Chorągiewki, tak? To są, jak to nazywałaś? Etykiety? Etykietkami. Etykiety, no, nie wiem. Może markery? W zależności od tego, gdzie chcemy to wystawić, to dużo zależy po prostu od zadań, które tutaj mamy. Zadania są przeróżne. Tutaj na przykład mamy, że podczas pierwszej punktacji cząstkowej, drugiej, trzeciej, czwartej mamy mieć odpowiednio jedną dźwignię, trzy dźwignie, pięć dźwigni, osiem dźwigni, tak? I nie więcej, nie mniej. To musi być konkretna wartość. Mamy ich cztery, więc po jednej na każdą punktację cząstkową. No ja wybieram, co ja mogę wybrać. Mamy tutaj Unknown i Southern. W pierwszej punktacji cząstkowej mam mieć zero obecności.
w jednym i jedną obecność w drugim. I to już dowolnie sobie wybieramy, nie musimy patrzeć konkretnie, że w Unknown jest 0, a w Southern jest 1. Możemy to sobie odwrócić tak, żeby w Unknown było 1, a w Southern 0. Tak jak powiedziałam na początku zasad, to również zostanie uzupełnione. Mamy tutaj już dwa kafelki przygotowane i w zależności od tego, co nam będzie bardziej odpowiadać, wyłożymy to po prostu w nasze miejsca. I w sumie no, będziemy się do tego stosować, tak? Czyli wykładamy to i stosujemy się do efektu, czy tam warunków, które mamy spełnić, dodajemy jakieś tam punkty, tak? Później w punktacji cząstkowej mamy dochód. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć odnośnie tego, mogę? Bo tutaj mamy te mnożniki takie. No. I jeżeli ja się zdecyduję, wiesz co, ja sobie wezmę tą jedną dźwignię, gdzieś tam sobie ją położę, ok? Jeżeli się zdecyduję położyć mój znacznik w tym miejscu, na żółtym kolorze, gdzie jest znacznik razy 2, otrzymuje pomnożoną ilość punktów, liczbę punktów, razy 2, więc tutaj nie dostałbym jednego punktu, tylko dostałbym aż 2. Wow, Krzysztof. Normalnie szaleństwo. Każdy z graczy ma jedno takie miejsce, tak? Czyli zielony ma tutaj razy 2, żółty ma tutaj, czerwony i niebieski. No. Kolejną rzeczą w punktacji cząstkowej jest dochód, czyli tak, dostajemy taką premię, jaka jest obok miejsca, na którym jesteśmy. Ja na przykład dostałabym w tym momencie 5 monet. Nie, to ja bym dostał 5 monet, bo ja jestem żółty. Ty byś dostała tylko 2. Tak, właśnie. Już sobie nie przypisuj. No dobra. Natomiast tutaj dostałabym ja 3 karty, a ty byś dostał 2 karty. Oprócz tego liczymy wszystkie bonusy, które znajdują się u nas na planszy, więc wszystkie punkty sumujemy, dodajemy do naszego wyniku. Wszystkie monety również wpadają nam do puli. Bydło, oprócz monet, które będziemy otrzymywać, daje nam również punkty. Jeżeli bydło sąsiaduje z miastami, tak jak chociażby tutaj mamy przykład, tak? Mamy dwie krówki, które sąsiadują z miastem, zresztą podwójnie, zauważcie. Będę otrzymywać punkty za każdy znacznik bydła sąsiadujący z miastami, z ilością miast, tak? Czyli za tą krowę otrzymam 2 punkty i za tą krowę również otrzymam 2 punkty. A mało tego, za tą krowę również otrzymam 2 punkty, tak? 1 punkt, bo sąsiaduję tylko z jednym miastem. Tak. Dziękuję. Czyli tak, tutaj 2, za tą krowę 2, a za tą krowę 1. Czwartą akcją, którą wykonujemy podczas punktacji końcowej, jest punktacja za nieużyte dźwignie, czyli wszystkie dźwignie, które są w pozycji górnej, tak jak chociażby ta u mnie, Krzyś też ma jakąś, tak, będą generowały punkty, dostajemy po jednym punkcie za te dźwignie, więc Krzysiek 1, ja 1. I do tego wszystkie dźwignie, które były wcześniej użyte, są restartowane, idą do góry. Ostatnią rzeczą, którą robimy podczas punktacji cząstkowej, jest przesunięcie wszystkich czarnych znaczników na bok. Czyli regiony nam się z powrotem, o, to powinno być chyba tutaj, nie? No, ja tutaj tak na spodzie. Rozblokowane, tak? Czyli z powrotem możemy używać akcji po prostu punktacji, znaczy nie punktacji, tylko tych terenów, tak? Zasłaniania terenów. Punktacji cząstkowych przeprowadzamy 4 sztuki. Jeżeli ktokolwiek wpłynie w to miejsce, powiedzmy, mamy coś takiego, to punktacji cząstkowo, w ogóle punktacje cząstkowe odpalają się od razu, kiedy ktoś przepłynie przez tamę. Ale inaczej się sprawa ma, kiedy ktoś przepłynie przez ostatnią tamę. Bo w tym momencie musimy poczekać, aby wszyscy gracze wykonali równą liczbę tur. Więc ja muszę poczekać w tym wypadku na Krzyśka, z racji tego, że byłam pierwszym graczem. Jeżeli to Krzysiek byłby pierwszym graczem... Albo inaczej, jeżeli ja bym wpłynął pierwszy... Okej, okay, no. Jeżeli ja bym wpłynął pierwszy tutaj do końca naszej rzeki... A ja jestem pierwszym graczem, to mi już ta dodatkowa tura nie przysługuje. Tak? Odpalamy punktację cząstkową, po czym odpalamy punktację końcową. I teraz tak, w punktacji końcowej liczymy po pierwsze liczbę dźwigni, które u siebie mamy. Między 4 a 6 każda dźwignia przyniesie nam 2 punkty. Jeżeli mamy 7 lub więcej, każda dźwignia przyniesie nam 3 punkty. Później liczymy karty. Karty, które mają czarne etykiety na sobie i wszystkie karty, które mają stałe punkty tutaj w tym miejscu, tak? Czyli te warunki zwycięstwa, na przykład jeżeli masz ileś tam krów, to dostaniesz coś tam, ewentualnie te punkty, które są tutaj na dole. Nie możemy jednak zapomnieć o bonusach, które uzyskaliśmy poprzez czyszczenie naszej planszetki. Popatrzcie, to co mówiłam wcześniej, za każde dziury tutaj w tym rzędzie dostajemy 2 punkty, czyli w tym momencie dostałabym 4 punkty na koniec gry. Tutaj za wyczyszczone miejsce 4 punkty, więc dostałabym 4 punkty. Tutaj za wyczyszczone miejsce 6 punktów, powiedzmy, nie mam tego miasta, dostaję to 6 punktów.
Czyli tak? Tych punktów z tych okienek już... Już nie liczymy. One się liczą tylko w punktacji cząstkowej, tak jest. Końcowej. Patrzymy tylko na te, które są tutaj po prawej stronie. Z etykietą. Z etykietą czarną. Dobra, bo my tu praktycznie jesteśmy na końcu, bo mamy punktację cząstkową, końcową, akcję i tak dalej, ale zapomnieliśmy, a właściwie to nie zapomnieliśmy, co bardziej pominęliśmy jedną rzecz i chciałabym do niej na chwileczkę wrócić. Popatrzcie. O dwóch rzeczach, ale ja powiem o drugiej. Dobra, mamy tutaj ten żeton punktacji cząstkowej, tak? I on jest podzielony tak jakby na dwie części. Tak, ma na dwie części. Mamy część górną i dolną. I dolna jest do punktacji cząstkowej, ok, ale mamy także część górną, która może zostać odpalona zamiast zagrania karty z którejkolwiek akcji, którą byśmy wykonywali. Czyli zamiast, powiedzmy, sprzedawać czy tam zagrywać kartę nocy, chcę wykonać to, co dzieje się na tym kafelku, czyli uiścić koszt 15, udowodnić, że mam dwa drewna i dwa kamyki. I teraz tak, mamy tutaj długości z piorunkiem. Tym samym biorę długości zasobów ogólnych, kładę jednego na korespondującym kolorze z moim własnym, czyli na tym. Mogę to zrobić tylko raz w trakcie gry. W sensie na jeden kafelek, na jedno miejsce wchodzi jeden gość, tak? A drugi ląduje u mnie na ranczu. Otrzymuję odpowiednią liczbę punktów. Jeżeli tutaj... czekajcie. Jasne, że tak. Jeżeli wyłożyłabym to właśnie na razy dwa, to zamiast 8 punktów otrzymałabym tych punktów 16 i dźwignęłabym się na torze z karcioszkami. Cyk. Także to jest spoko, ale myślę, że te rzeczy robimy tak mniej więcej po połowie gry. Kiedy już stać nas po prostu na odpalanie takich rzeczy tak po prostu. Tutaj jest druga rzecz, o której zapomnieliśmy Wam powiedzieć. Pominęliśmy, bo jeszcze nie zapomnieliśmy. Okej, okay. Może tak być. Przy tych wózkach oczywiście. Zobaczcie, Karolina się tutaj podniosła. Tak, tory, no to, ale to są wózki, no bo te karty jadą, karty czy monety jadą na wózkach. No. Jeżeli byś chciała się podnieść o jeszcze jeden wózeczek, przekroczyłabyś tę ikonkę, która jest tutaj w tym miejscu. No ale to są tak jakby nagrody. Efekty natychmiastowe, nagrody, które od razu zyskujemy. I tutaj jest taka multifabryka, można powiedzieć. Gracz, który przekroczył takie coś, podnosi sobie właśnie jedną fabrykę do góry. Albo dodaje sobie żeton. To już dowolnie. Tak samo jest tutaj. 6 punktów, tak, przy przekroczeniu z tego miejsca. Przy przekroczeniu z tego miejsca. Z 8 na 9 dostajemy 6 punktów. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcielibyśmy się podnosić dalej i dalej, a miejsce się po prostu skończyło, to za każde takie podniesienie otrzymamy 2 punkty. Jeszcze jedna informacja, tak już właściwie słowem kończącym, bo nic więcej mi do głowy nie przychodzi, co moglibyśmy Wam powiedzieć. Wróćmy tutaj do akcji. I tak, są dwie akcje, które powinniśmy wykonywać po kolei, czyli pierwszy gracz, a później następni gracze. I to w kolejności odpowiedniej, a nie wszyscy naraz. Jest to osadnictwo i hodowla bydlaków. Bydła, Krzysztof, krówek. Nie, no ja wiem, ja tak specjalnie. Bo zauważcie, każda inna akcja, jeżeli gracze będą to wykonywać symultanicznie, to nikt nikomu krzywdy nie zrobi. No tak, bo to jest zagranie karty, tak, tego typu bariery, jakieś tam dostanie punktów, nic złego się nie stanie. A w przypadku, gdyby ktoś kogoś po prostu prześcignął i śmignął pierwszemu aktywnemu graczowi miejsce na krowę, w sensie pole pastwisko, albo na mieszkańca, no to już jest tak jakby negatywna interakcja, na którą nie można sobie pozwolić. Dokładnie, więc tutaj to, co możemy zrobić symultanicznie, robimy, natomiast wystawienie krowy, czy też właśnie wystawienie mieszkańca, ulepszenie jakiegoś miejsca, trzeba to robić po kolei. Robimy to po kolei, czyli zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Na koniec gry podliczamy punkty, wiadomo już za co, czyli mamy karty, jakieś bonusy, tego typu bariery, no i dźwignię. I wyłaniamy zwycięzcę. No nie jest to łatwa zabawa, trzeba trochę pomyśleć. Nie jest dość czasochłonna. Także zobaczymy, jak to będzie. Ciekawa jestem, ile zabrały nam... A nie, dlaczego? Gdzie jest mój zegarek? Ile zaczęliśmy o 12.10, tak około jest 13.26. Jeżeli potniemy i wyrzucimy to, co było zbyteczne, podejrzewam, że około 50 minut zasad nam wyjdzie. Okej, okay. Tym samym zapraszamy Was na gameplay, gdzie ogram Krzyśka, na pewno tak będzie. Jest szansa, że tak. Tak, bo że wygrasz. U Krzyśka mózg działa szufladkowo, jedna, druga, trzecia, a tu trzeba działać
A u ciebie działa jak kobiety w lumpeksie. Jestem. Wszystko wiesz. Jestem mistrzynią chaosu. Ja dam radę. Dobra. No, lecimy. Lecimy. Plansze zrestartowane, karty rozdane. Mam nadzieję, że wszystko przywróciłam do ustawień fabrycznych. Tym samym musimy wybrać jeden z dwóch. Tak. Tylko najpierw można by się było troszkę zapoznać z kartami, jako że to może po części zależeć, jeżeli chodzi o surowce. No dobra, spróbujmy. To tak, na dobry start. To ja sobie wrzucę ten surowiec, bo jeden dostajemy z przydziału, tak? Tak. Ja już od razu też wziąłem to. No i to jest spoko. Jeden surowiec. Jak tutaj te moje karty wyglądają, bo dużo od tego zależy. Jeżeli ty jesteś gotowa, to ja też jestem gotowa. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Ugotowana? Nie ugotowana, gotowa. To, dobra, załóżmy, że to. I to ląduje gdzieś na boku, tak? Tak, bo to już totalnie nie bierze udziału w rozgrywce. Coś ty tu wrzucił. Aha, w zależności od kart, muszę mieć odpowiednią liczbę kart, tak nie, jest. Nie lubię tego strasznie. Dlaczego nie? To jest upierdliwe. 0 do 1. To jest easy. Easy peasy, lemon squeezy, nie, tak? Jeżeli ktoś sama ty to mówisz. Nie, jeżeli ktoś lubi zagrywać karty. Mogę zaczynać? Ja lubię zagrywać karty i dlatego to zagrałem. Zagrywam sobie eksplorację lub ekspansję. Nigdy nie pamiętam, które to. To jest ta lubka, znaczy luneta. A luneta. Luneta, bo mam kartę, która mi się przyda i którą chciałabym odpalić tuż na start. Dobra. Odpalaj. Odpalam, ale najpierw płynę. Odpalaj, waść pani, wstydu, oszczędźże. Dobra, i odpalam sobie taką saloon. Za 4 monety. Tak, to jest karta dnia. Płacę 4 monety, mam jeden kamyk i jedno żelazo, cokolwiek to jest, metalowego. I dostaję od razu dwóch kowboi na rankę. Ej, czemu ty zawsze tych kowbojów tak łatwo zgarniasz, a ja muszę się z nimi tak cackać i daj kombinować, żeby ich zdobyć? Albo daj mi te dwa, co tutaj są. Które? Zakopane. Te? Tak. To i to? Tak. To i to? No daj mi! No to masz! Dawaj. Dawaj na ring. Dawaj. Sprawdzałam, znaczy po ukraińsku, bo... Co? Dawaj? Pewnie już wiecie, bo informacja na mediach społecznościowych już wyszła na ten moment, kiedy ten odcinek wychodzi, tak? Że u nas jest pani kotka Ukrainka. A, Ukrainkę mamy, no. I sprawdzałam, która ma na imię Nira, czyli tak jak kotka, kocica, tygrysica. Tygrysica z Dice Throne. Stwierdziłam, że to jest idealne imię dla niej, tym bardziej, że jest, ona walczy z taktykiem militarnym i jakoś tak, wiecie, przywieziona z Kijowa i tak sprawdzałam takie proste słowa jak chodź, no to chodź, to jest dawaj. Dawaj. I jeszcze masz, ale tego już nie pamiętam. Masz. Ale to od maszy? Nie. Nie, masz, w sensie masz. Masz. Aha, coś, okay. Nie? Ale nie pamiętam tego, to już wam nie powiem. Pamiętam, że dawaj to właśnie chodź, nie? Dawaj, dawaj. Dawaj. Dobra, więc tak, zakrywam tego gościa tu. Czyli dostaję kolejnego kowboja na moje rancho. Cowboy. Nie jest tej cowboy party. I teraz uwaga za następny. Cyk. Co ty tutaj już tego? Już sobie wezmę tego. O, dziękuję bardzo. Drewienko dodatkowe. Perfekt. Dobra, i teraz tak, mogę sobie ulepszyć lub wystawić jakiegoś kowboja i ja tego kowboja wystawię tutaj i dostanę dzbana. Aha, bo ja w sumie to dostaję dwie karty, tak? Za co? No za twoją akcję. Tak, dwie karty i możesz jedną zagrać lub sprzedać. Zagrać lub sprzedać. I w sumie u mnie to by było na tyle, także czekam na ciebie. Dobra, to ja sobie zagram to na brzeże. To jest tak, 6 monet muszę się wyzbyć. Tak. Muszę udowodnić, że mam drewno i cegłę. Cegły nie mam, ale już mam. Miałeś cegłę. Masz cegłę, masz cegłę. A mam, bo... No tak, przecież. Dobra, okej. Okay. Widzisz, to będzie łatwa gra. Dobra, no to okej. Okay. Ta karta mi mówi, że za każdym razem, kiedy będę pozyskiwał monety z rzeki, będę dostawał jedną więcej. Czad. Nabrzeże. Czadersko. Okej, okay, czyli co? A dwie karty dobrałeś? Tak, dobrałem. Okidoki. Czyli ja już się poruszam, tak? Mhm. Dostaję kartę. I dźwignij tam akcję do góry, please. Dobrze, teraz ja. Mhm. Ja chyba pójdę w to.
No chodź tu. Ja cię nie mogę. Możemy się zamienić, jeżeli ci nie, jest tak źle. Tak jest, bo mi jest paznokcie młodszy. Dobrze, tam ale, ale jest okej. Okej. Co ja tam mogę? Aha, widzę. Ale ja się nie chcę jeszcze pozbywać. Dobra, to ja dostaję jednego gościa i mogę wyłożyć jeden kafel na planszę. Będzie to, powiedzmy, że ten. I wyłożę go tu. O, popatrz, pusta działka. I tym samym zakrywając bonus z szeryfem, z kowbojem, go właśnie dostaję. Co dalej ja mogę zrobić? Mogę zapłacić 3 monety lub 3 karty, aby zdobyć jeszcze dwóch gości. To ja to chyba zrobię. Podwójnie. Płacę 6 kart. 2, 3, 4, 5, 6. O, albo tak będą odrzucone, będą widoczne. I dostaję dwóch pomocników, pracowników. Przepraszam, bo się skupiałam na swoich kartach. Co zrobiłeś? Tego nie wykonałem, bo nie tak? chciałem. Zatrudniłeś? Zatrudniłem, wyłożyłem wystawiłeś? I dostałem. I dwa razy odrzuciłem po 3 karty, dostając dwóch gości. Dobra, no to do góry. Do góry? No do góry. Aha, jeszcze przesuń się. O ile? No o jeden, właśnie, tak? O jeden. Aleś mnie tu zrobiła. Miso, sorry, było iść w inną akcję. Nie, bo ta mi akurat pasowała. Było iść w inną akcję. Kochany mój! Kochany mój, i teraz tak, wszystkie akcje, które mnie interesują, są gdzieś tam. Gdzieś tam. Przesunę ci bliżej, żebyś widziała. Wszystko lepiej. Widzę. Wszystko widzę, ale to, co mnie interesuje, jest nie na miejscu, moi drodzy. Nie na miejscu? To może być głupi tekst. Kurczę, no to daj mi tą budowę. Daj mi budowę. Pierwsze? Bo... Ej, a weź sobie coś innego. Nie. No weź. 1, 2, 3. Przecież też możesz to wziąć, tylko że otrzymasz 3 punkty. Minusowe. Nie mogę. Okej. Okay. Dobieram 2 karty, bo tak. Mi wolno, bo mi się należy i teraz możemy zagrać jakieś karty. Ty też możesz. Albo sprzedać karty. Albo więc... sprzedać kartę, ale nie chciałbym jej sprzedawać. Chcesz, ja bym... wiesz co, mam mało chyba monet. Chyba chciała sprzedać, ale to jest obojętnie jaka, nie? Aleś mnie zrobiła. Z czym znowu? No z tym, że została mi ostatnia karta i pasuje mi ją sprzedać i dostać 2 monety. Sprzedaję kartę. No dobra, to ja też sprzedam. I dostaję 2. I widać 2. No. I ja się poruszam do 4, tak? Mhm. Do 4. 1, 2, 3, 4. A, to się liczy. 1, 2, 3, 4. No bo jak port, to ja tam wpływam, więc ja tak, to liczę. Tak, tak, tak. Tylko czekaj, bo... A, bo ja już sobie wymyśliłam, że ja będę tu, ale wcale tak nie będzie. 1, 2, 3, to 3. Bo ja potrzebuję hajsu. Hajsy. Aha, ty już się przesunęłaś? Ja już. No to działamy. No, kto działa, ten działa. No ja działam. Z czym działasz? Z lewarkiem. Kurczę, wiesz, że o tym myślałam. Nie zagrywam karty i... Nie sprzedaję. I nie sprzedaję, bo nie mam. Wstrykałem się z kart. Mhm. Ale stać mnie na lewarek. Na dźwignię. I od... Lewa. Lewarek. Po prostu to lewarek. Okay. I chciałbym sobie zagrać coś na to na przykład, za 3 monety. Kurde. Dobra, za 3 monety zagram ja to. Ja też to robię, tylko że ja muszę do tego poświęcić kowboja. Mm-hmm. 3 monety i którą wziąłeś, tak z ciekawości? O tą. Kurczę, wiesz co, ja nie wiem, ja może spróbuję z wazami, czyli rezygnując... Wow, faktycznie, bo tam się wazy pozyskuje. No. Ale to trzeba zrezygnować z akcji. Ty, to ja też tam to chcę. Kurde, po co ja cokolwiek mówię głośno? Zapomniałem o tym. Dobra. I tak, tej akcji ja... nie wykonuję, tylko dobieram sobie kartę, okay. Żeby mieć cokolwiek. Serio? Już nie masz kart? No nie mam, to jest moja jedyna. No tak po prostu, o nie mam. Płynnie. Płynę do 4 pól. 1, 2, 3 i dostaję 3 monety. 1, 2, 3. Tu są 2 monety, ale ja mam pasywkę, że z rzeki dostaję plus 1. Się spasyfkuj. To się spasyfikowałem. Do góry dźwigni, do góry. Mhm. Do góry, do góry. Okej, okay, używam mojej dźwigni i sprzedaję moją jeden dzban. Proszę się tutaj nie nabijać z dzbana. Ja się z nikogo nie nabijam. Sprzedałam za 6. Sprzedałam za 6. Ja potrzebuję zagrać tę kartę. A ty miałaś już dzban? Miałam. Skąd? Nie wiem. Ale skąd śmiałam? Nie mam dzban. Skąd? Nie wiem. A już wiem, stąd. Przestań mnie sprawdzać, bo mój mózg... Muszę, bo czasami robisz dziwne rzeczy. Osadnictwo bym chciała, czyli tą pierwszą akcję, bo tam jest nocka. Nocka. Nocna zmiana. Nocka, Kubro, nocka.
Dobra, i zagrywam ratusz. Mhm. Tylko muszę przepłynąć, bo nie będę miała. Jedno drewno i tak. Dwa. I dziewięć monet, płać. Szybciutko. Co ty mnie tu sprawdzasz? I teraz to mówi, że płatności kartą będą tańsze. Płatności kartą. ale tylko zbliżeniowo. Ale tylko zbliżeniowo. Blik się nie liczy. Nie. Nie, bo to nie karta. Dobra, przesuwasz się do czterech pól, moja droga. My dear. Jeden, dwa. Nie, jakie dwa? No dwa, a tak. To nie po. Jeden, dwa, trzy. Ja chcę dzban. Dobra. To przesunąłem już do góry. Zainwestujmy troszkę w kartę, bo kiepsko u mnie z kartami. Pasowałoby jest coś, tam coś dla mnie? Pasowałoby coś jest zagrać coś. Od czasu do czasu. I tak, ja tutaj dobieram dwie karty za to. Aha, teraz mogę zagrać. Trzy monety jeszcze tak w ogóle. To ja sprzedaję. Jako, że mi wolno. A co jeśli nie wolno? No wolno. Co nie wolno? Co nie wolno, jak wolno? Okej. Dobra, dobrałem dwie karty, teraz mógłbym zagrać, ale mógłbym też sprzedać. Wydam jedną kartę, żeby dostać dwie monety. I przesuwam się teraz o jedno pole do przodu i dostaję kolejne dwie karty. To ja chcę lupę. 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 Lunetę bym chciał. Eksploracja lub ekspansja. Ekspansja. Nigdy ekspansja. Nie pamiętam, co to. Dobra, czyli tak. Jeszcze zagrywam, ale nie zagrywam. Bo nie. Dwa kataki. Na jaki spod spodu? Pogrzeb tam. Pogrzeb mi. Okej. Okay. I teraz tak. Ten z tym będzie sąsiadował, więc dostanę trzy karty. Mhm. Jeden, dwa, trzy. I drugi wchodzi mi na produkcję kamyka. Czy ty właśnie wszystkie kamienie zgarnęłaś? Nie, tu jest tarta. Gdzie jest jeszcze kamień? Tam jest. Widzę. I teraz mogę wystawić swojego gościa, kowboja, żeby gdzieś się dźwignąć, a tak patrzę, że tak, kurczę, punktacja już pomału nam tutaj się klaruje. Co? Już? Gdzie? Nie wiem, ja już tam widzę te śluzy. Weź. Śluzy, tam, cokolwiek to jest. Gdzie bym się mogła wystawić, tak żeby to było spoko? Bo tutaj te bonusy nie są jakieś takie, wiesz, te z tych podstawowych żetonów. Z tym, że tutaj jest pastwisko, więc... Tak, bo wystawiłam się tutaj i ja nie mogę tego robić, ty to robisz. Dwie, tak, karty. Dwie karty. Tak. Ja się zapatrzyłem po prostu na planszę, wiesz, i się zwiesiłem chwilowo. Spoko loko. No dobra, powiedzmy, że zagram taką kartę. Jest to natychmiastowa i na koniec gry jednocześnie, czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć monet muszę opłacić, bo monety i dzbany zawsze się płaci. Dwa drewna mam i jedna cegła mam. Dźwigasz się na torze? Dźwigam się na torze z monetami i to kładę sobie tutaj na boku. Tak, to teraz ja... Aha, jeszcze muszę przepłynąć do trzech, tak? Pasowałoby. Jeden... Dwa. Pewna pani miała psa. No i cyk. Tyle? Mhm. Chyba zrobimy to. O tutaj. To jest... akcja, gdzie będę mógł wystawiać swoich łebków gdzieś po planszy. Co ja mogę? Aha, muszę czekać. Co ja mogę? Chyba, że sprzedaję kartę, to w sumie wtedy nie muszę czekać, nie? Nie sprzedaję karty, ani nie zagrywam, ale wystawiam jednego chłopa tutaj i drugiego chłopa tutaj. Po prostu dostaję po monecie. Aha, i ja teraz mogę też jakiegoś kowboja wystawić, nie? O kurczę, czekaj. Co jest? Albo mogę coś ulepszyć. Co jest? To, bo tu są obecności. Tak. I to musi być dokładnie, dokładnie tyle. Dokładnie tyle. Ale to jest do kitu. A gdzie jest unknown? Na górze. Na górze, to jest to żółte. Okej, okay. A Boon Lake? To jest to, startowe. Och. Właśnie skiepściłem sobie plan. Kurczę, wiesz co, bo ja to drugie to miałam jeszcze gorsze niż to. Masakra. W ogóle no to, nie lubię do tych kitu wykonywać. To zrobiłaś tutaj. Co do kitu? No to do miałam kitu. Jeszcze gorsze, to jest moje. No to do kitu. Pogadali. Czekaj, czyli w Boon Lake chcą, żeby było jeden, tak? Dobrze patrzę? To możesz sobie odwrócić, bo może być w Unknown 1, a w Boon Lake 0. Tak albo na odwrót. Nie wybieram się tam w ogóle. Gdzie? Do Unknown? Mhm. Czemu? Jakoś tak nie po drodze. Weź tam idź. Czekaj, bo tak, dźwignię mam jedną, więc w sumie muszę pamiętać, żeby nie budować dźwigni, to wtedy sobie ogarnę tamto.
Ty robisz coś? Tak, próbuję, myślę. Wiesz, moje myślenie... Wiem. Bywa długie. Ulepszam. A to mi mówisz, że wolno myślę? He, to był suchar. Na miejscu. Ulepszyłam, czyli ściągnęłam stąd kowboja, ściągnęłam z ręcza, postawiłam domek. Tyle? Tak. No to ja się przesuwam o jeden i dostaję dzban. Czarny dzban. Dobra, i to do góry. Okidoki, ja chcę zrobić co? Podaj mi punktację regionów, PiS. Punktacja regionów? Tak, drugie. Drugie. Podaj. Trzymaj. Dobra, mogę zagrać kartę. Tak. No to zagraj. Za 4, ale za 3. Bo mam kartę, która mi obniża koszt, więc spoko. Jedno drewno jest, jedno żelazo jest i natychmiastowa premia to dźwignięcie się na torze monetkowym. To była pierwsza rzecz, którą chciałam zrobić. Drugą rzeczą jest zasłonięcie Boon Lake. Wiedziałem, że to zrobisz. No bo co? Stan to 4 monety i liczę obecności na każdej innej. Wszyscy liczą. No. Bo Krzyśka nigdzie nie ma, więc ja jeszcze zastanę. Jestem, ale na Boon Lake. Ale Boon Lake nie działa. Ciach, dostałam jeszcze 2. I jeszcze mogę się poruszyć. To jest bardzo niesprawiedliwa akcja. Raz, 2. I mogę sobie ogarnąć jakąś fabrykę, więc ja ogarnę to żelazo, żeby było już. Już? I już. Już, tak. Już. No. To do góry. Co ty kombinujesz zrobić? Piękne rzeczy. Na rozwój naszego świata. Boon Lake. Brzmisz jak taka pani premier swego czasu. Polska to piękny kraj. Mamy... Ta pani z broszką? Nie, Ambrish chodziła z broszką. Dobra, ja chyba zrobię coś takiego. Mogę zagrać kartę nocną. Albo sprzedać kartę nocną. Tę kartę za 2. Tę kartę za 2. I teraz tak. Jeden idzie do mnie do zasobów. Ja wystawiam, powiedzmy, że tutaj. I co ja zakryłem? 3 karty. 1, 2 i 3. To ja bym chciała 3 karty zamienić, bo mi wolno. 3 karty zamienić na kowboja. Okej, okay. Następnie chciałbym użyć dźwigni, zrezygnować z tej akcji, aby sprzedać dzban za 6. Raz, 2, 3, 4, 5 to sobie wymienię na piątaka. Aha. Bo mnie te klepaki tutaj mało urządzają. Dobra. O kurczę, tak teraz sobie zdałam sprawę, że nie wiem, czy poczekałam... Do czego? Do tej drugiej części tury, gdzie wszyscy mają turę. Kumasz? Nie wiem, czy tego nie zrobiłam na samym początku tury. A mogło tak być? Mogło tak być, mogłam tak zrobić. Dobra, ja zrobiłem. Czy ty coś zrobiłaś? Tak, wymieniłam 3 karty na gościa. 1, 2, 3, 4... Jest mi przykro. 1, 2, 3, 4 i ja też sobie ulepszę jakąś fabrykę, powiedzmy, że żelazo. Tadam! Mógłbyś tam przesunąć do góry? No tak, żeby się nie myliło. Rewelacja i postęp, okej? Okay? Postęp. Modernizacja. Modernizacja. Tak. Nie, postęp. No postęp, no. Czyli wajcha? No tak! Ale czekaj, czekaj. Już położyłem. Cofnąć? Czekaj. Cofnę, bo ja żeby nie się wiem. Nie myliło. Bo ja nie wiem. Unknown i Southern. Kurde, nie mogę iść w to. Ale tak sobie już wymyśliłam. Dodaj mi tą hodowlę krów. Hodowlę? Hodowlę krów. Hodowlę to krów. Będzie słoneczko, tak? Tak. Słoneczkowe rzeczy. Będą kosztowały mnie 4, bo ja mam tą zniżkę na kartę. Faktycznie, to masz zniżkę. Jedna cegła, jeden kamek to jest, bo ja to mam już stałe. I teraz tak. Dźwigam się na torze... karcioszkowym. Tak, a druga rzecz jest taka, że od teraz moje wystawienie krowy będzie dawało mi... +2. +2. A to tak? Ty krowę wystawiasz, czy nie? No na razie wystawiam tak pastwisko. Siak? Daj mi pastwisko. Aha, pastwisko. Masz pastwisko. Dziękuję. I moje pastwisko zostanie wybudowane tu. No weź, gdzie ty się tam w tym... Ej! Co? Po co ci to pastwisko tam na tym... Tam. Na ziemi nieznanej. +2. Jaka buka. I teraz krowa. Krowa idzie koło jakiegoś miasta, bo krowa przy mieście generuje punkty, znaczy monety. Więc tu, znaczy nie mieści tylko przy domku. Przy domku. Czyli tak, dostaję za to 2, ale do tego dostaję 2 za tą kartę. Tak?
bo karta też mi daje plus 2. Tu plus 2 i tu plus 2. I jeszcze ziomek. To za to plus 2. Tak. I ziomka odrzuciłam. Za krowę. Tak. To ja zagram kartę natychmiastową i na koniec gry ona też będzie mi przynosić jakieś tam bonusy. Więc tak, dźwigam się tutaj na torze kartowym. Wózek z kartami. To mnie nie rajcuje. Aha, koszt jeszcze. Znaczy, rajcuje mnie, ale na koniec gry dopiero. Pan burmistrz. Z wąsem. Z pływkojakiem. Nie wiem gdzie. O 4. Czy my chcemy już punktację? Chcemy, bo ja mam tą jedną dźwignię uchachmęconą na to. Czyli 1, 2, 3, 4. I dostanę kubkoja. Ale ty jesteś. Cyk i robimy punktację cząstkową, czyli możemy jeszcze zagrać kartę lub ulepszyć coś. I wiesz co? Ja bym sobie coś ulepszyła, na przykład tego kubkoja tu. To było tu, ten kowboj spada i wchodzi mi tu domek, ciach. Pierwsze ulepszenie i przy okazji odblokowałam sobie bonus. Dobra, to ja chyba tylko zagram wieżę ciśnień. Przy zagrywaniu kart ze słoneczkiem będę dostawał jedną monetę. Nie, to jest przy sprzedaży, przepraszam. Przy sprzedaży kart, bo to jest strzałka do góry tutaj. No trzeba tą ikonografikę tutaj bardzo uważnie czytać. Dobra, ja bym jeszcze chciała zagrać kartę. Czekaj, bo ja muszę sprzedać. Zagrać, sorry. Aha, bo mogę też ulepszać. Tak, ja zrobiłam jedno ulepszenie i przy okazji jeszcze sobie zagram kartę. Dobra, to jak już tak, no to okej. Tak, udowadniam, że mam kamień, udowadniam, że mam żelazo. Jest. 3 monety zapłaciłem, to działa i jeszcze chciałbym ulepszyć. Więc tak, ten łebek mi wraca tutaj. Muszę zapłacić jednego łebka, tak, tutaj. I jeden domek. I gdzie on stał? Tu. Już? Tak. To ja ulepszyłam to albo to gdzieś tutaj. Coś ulepszyłaś to, bo postawiłaś tak, ja ci zawsze kładę. O. Dobra, a druga rzecz, chciałabym zagrać kartę. Mam bonus minus 1, więc płacę 5. 2 drewna i teraz tak, muszę się cofnąć jedną łódką, wiesz? To musisz zapłacić. Za 2, tak. Dwa drewna są, 2 żelaza są i mam znowu bonus. Czyli będę płacić o 2 monety mniej przy budowie dźwigni. Tak jest. Tak. Spoko to. Bardzo fajna karta. Dobrze, czyli tak, zrobiliśmy ulepszenia i wykładanie kart, więc teraz musimy się pobawić naszymi... Chorągiewki. Bierzemy jedyneczkę. I ja sobie popatrzyłam to pole, bo mam jedną dźwignię. Więc zostanę za to, bo w pierwszej punktacji cząstkowej mam tutaj tylko jeden, więc tutaj będzie jeden punkcik dla mnie. A dla ciebie? No bo ja wiem. Jeszcze sobie nie wymyśliłeś, co robisz? Nie. A mówiłeś, o takie easy zrobić takie ten... Co? Easy. Że to? No, no ale to bez sensu, żebym ja mnożył 1 razy 2. To nie, na koniec sobie zostawię, więc 3 do 5 muszę uzyskać. Ja zawsze tych kart mam tyle pozagrywanych, ja nie wiem jak to zrobisz. Dam radę. To ja tutaj też. Jeden punkcik. Cyk. Tak bezpiecznie tymi dźwigniami. Nie? No, myślę, że to dobra, tak. Dobra, i teraz przychód, moi drodzy, czyli patrzymy na nasze tory. Ile dostajesz hajsu? 3. 1, 2, 3 dla Krzysztofa i 3 dla Karoliny, tak? Mhm. 3. Co tam dalej? Ile karcioszek? Po 3. 3. Gra. I jeszcze bonusy z naszych tych, z naszych plansz. Więc ja dostaję 2, 4, 5 monet. U ciebie jak tam z monetami? 2. I jeszcze tutaj krowa przy mieście? Jeszcze nie. Nie, krowę masz tylko przy ale domku. Ale dostaję jeszcze punkcik. Jeszcze punkcik. Mhm. No, powiem ci, że ta pierwsza punktacja, czyste szaleństwo. Prawda? Niesamowite. No, dźwignię do góry. I za nieużyte dźwignie dostajemy ten? No to coś? Nie, no to ja użyłem dźwignię. I odsuwamy... Nie coś, moja droga, tylko za każdą nieużytą dźwignię dostajemy jeden punkt. No dobra, a nie coś. To coś. No i co? Dobra, czy ja tego gościa już wzięłam? Bo ja się tu przesunęłam i chyba zaczęliśmy punktację końcową. Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt, ja też nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze nie wzięłam. Najwyżej unieważnimy twoją wygraną na koniec gry. To nie biorę. Nie no. Wydaje mi się, że od razu przeszliśmy do punktacji cząstkowej, bo my to powinniśmy to zrobić od razu. W razie czego, wybaczcie, ale dokładam. Się nie zapamiętało. Teraz ja? To przesunę do góry. Chyba pójdę w tę akcję. A żeby dobrać sobie... Aha, mogę zagrać kartę z... Mogę chcieć. Dobra. Płacę... Czekaj, zagrywam kartę nocną. I ona też będzie kartą taką pasywką. I tak, płacę 9 monet. 5, 6, 7,
8, 9. Została mi cała jedna. Udowadniam, że mam kamień. Udowadniam, że mam dwa żelaza. Mam jeden, a teraz mam dwa. Dobrze, następnie mogę wrzucić lub ulepszyć jakiegoś chłopka. Za dużo mam tych ludzików tutaj u mnie. To może ja go jednak wezmę faktycznie i wystawię gdzieś. Może tutaj, po jedną kartę. Następnie mogę zrezygnować z akcji dodatkowej. Aha, bo mogę też kartę sprzedać. To nie będę rezygnował, tylko sprzedam kartę po prostu. Powiedzmy, że taką kartę sprzedam za dwie monety. Ty wystawiasz swojego ziomka albo ulepszasz coś? Czekaj, bo się skupiłam na tym, co chciałabym zrobić. Aha, bo ja mogłem ulepszyć, a nie wystawiać. No to już wystawiłem, to trudno. Kurczę, potrzebuję hajsu, Krzysztof, pożyczysz? Trzy. Masz. Ale oddajesz mi 8 w następnej turze. Jo. No to ja się nie bawię w takie interesy. Czekaj, bo mogę coś sprzedać, tak? Tam jest, że mogę sprzedać. Potrzebujesz siana? Leć do barana. Sprzedaję kartę. Za dwa. Okej, okay, ja już... Tyle? Tak. Dobra, jeszcze ja się ruszasz, tak? Do dwóch, no, więc przesunę się tutaj. I dobiorę trzy monety, bo mam pasywkę, która mi mówi, że... Jak mogę kartę sprzedałem? Kartę nocy. Dobra. Bo ja mam tutaj, że przy sprzedaży karty dnia dostaję coś. Monetę więcej. Okej. Okay. Przesunąć? Do góry? Mm-hmm, możesz. Czuję się zagubiona aktualnie, wiesz? Serio? No, bardzo. Czyli daj czujesz mi... mniej więcej to, co ja modernizację, tak, bo ja bym chciała bardzo dużo zrobić naraz, wiesz? No, wiem. Daj mi dźwignię. Dźwignia. I teraz tak. Lever. 10. Lever. Sama jesteś lever. Lever. Robię to. Co? Nie zagrywam karty, tylko robię to. 12? Mam. 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 2. 11 jest ci potrzebne. Bo to jest traktowane jako zagrywanie karty. Okej, okay, no to 11. Dwa drewna są, bo mam produkcję i mam tam łódkę. I w sumie łódkę tu mam. To też. A trzy żelaza masz? Mam. Wszystko się zgadza, Krzysztof. Dwóch chłopków. Tak. Czyli jeden tu. 14 drugi. Punktów no. Mi dodaje. Ile? Drugi na ranczu. 14 punktów, poproszę. Czyli 2 dodać 14 jest 16. Dobrze, to była pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest... No i właśnie teraz zaczynają się schody, no nie? Bo nie zostałam z żadnym kasą. Co ja zrobiłam? Znowu zrobiłam coś, co nie ale tak miało wyglądać. Masz przecież. Całą jedną. No. Nie ma dźwigni za jeden. Ale ja mam minus 2 do dźwigni, to czekajcie. Mogę wybudować jakąś dźwignię za 3. Właściwie za jeden. Nie no, za 3 minus 2 dam mi 1, nie? No ale możesz też zrezygnować z tego i zrobić wazę, znaczy dzban. Nie, ja bym chciała tak zrobić, czyli z promocji dźwigni robię. Czyli 3, kosztuje mnie to 1 ze względu na tę kartę. Mhm. Płacę 1, mam dźwignię, jestem szczęśliwym człowiekiem. Dobra, i teraz możesz jeszcze... Jeszcze dobieram kartę. A ty budujesz dźwignię albo dobierasz kartę? Wiesz co, ja zbieram pieniądze na coś innego, ale z tą dźwignią to nie jest taki głupi pomysł, tak na dobrą sprawę. Chociaż ja wiem, nigdy się nie cofam później. Może teraz też nie będę się cofał. Ale to jest fajne. Więc może wybuduję tę dźwignię, ale pieniądze. God damn it. A nie, a ja zrobię tak i wezmę sobie dzban. O, bardzo wolno proszę. Mi. Dobra. Wolno mi. Przemieszczam się do 4, tak? No. I co my tu mamy? Za chwilę znowu przez drugą tabę przeskoczysz. Śluzę, przepraszam. Niech to będzie śluza. Jeden i biorę dzban. Dzbany są drogie. Tak, biorę dzban. Dobrze, tyle. Tyle? Jestem w porcie. Chwilę dźwigam. Chyba zrobimy taką akcję. O taką. Czyli tak, dwa tereny. Chciałbym sobie rozbudować... O! Rozbudować tartak. O, tańsze niż to, co jest tutaj. Mhm. Bull Lake. Tartak. I jeszcze jedno mogę wyłożyć, tak? A, zapomniałem o sprzedaży karty. Ja co mogę? Aha, ja też mogę wyłożyć albo sprzedać, tak? No, sorka. Nie mam hajsu. Sorka, sprzedaję kartę za 3. Już coś nielegalnie robisz. Nie, no bo kolejność pomieszałem. To pierwsze sprzedałem, później zagrałem to. I teraz jeszcze jedno. Ups.
Takie poletko, takie byle jakie trochę. Ale na przykład... Teraz przydaję kartę też. Stąd mogę pozyskać 3 monety, więc jest całkiem nieźle. Chociaż poczekaj, bo mogę zrezygnować z tej akcji na rzecz sprzedaży dzbana. Możesz. Tak, ja sobie te klepaki wymienię u siebie. O. To sobie wymienię na dychę. Dobra, i teraz jeszcze mogę wystawić lub ulepszyć kogoś. Więc może ja wystawię swojego chłopka. Tylko tak, płacę 12 i wystawiam go tutaj. Ja wiem, że tam jest tanie, ale mi zależy, żeby on stał tutaj. Więc płacę 12 i mogę się podnieść dowolnie właściwie, tak? Powiedzmy, że 1, 2 i 3. I tutaj dostaję produkcję kamienia zwiększoną. No dobra, i chyba tyle. Jeszcze mogę się przesunąć do 4 pól. 1, 2, 3, 4. Czy ja chcę dzban? Już mam dzban. 1, 2, 3. No to dobra. 1, 2. Do 4 pól mogę przesunąć się o 2 i dostaję 3 monety, bo tu jest 2, ja mam plus 1 do monety z rzeki. Tyle. Kochany, ty mój zatrudnienie. Zatrudnienie. Tak. Które to jest? To? Z kapeluszem? No. Dobrze pamiętam. Tak, z kapeluszem. I teraz tak. Ja sobie zagram tę kartę, bo w sumie już się na nią czekam od początku. Jaka to karta tam jest? Nocna? Nocna, nocna. Kurde. Mam nocną kartę, którą będę mogła zagrać, I guess. To zagraj. Mam bank. Płynę. Dwa bank. Czyli jest 2 do 1 i dzban. Tak. I dostaję 8. Taki bank. Ale nie dostaniesz punktów na koniec gry. No za bank, ha, ha, ha. Nie. Za bank nie. I w sumie była nocna. Zatrudnienie, czyli cowboy. Później żeton. Wygrzyb mi jakiś z... Tam wiesz, z głęboka. Okej, całkiem nieźle. Co? Po co tam? No bo... Fabryka? No ja nie wiem. Co? Dobra, i teraz możemy się zdecydować jeszcze... To powinno być tak, że... 3 lub zapłacić 3, aby zatrudnić Fabryka gościa. Karolina nie tyka. 3 mogę się poruszyć. O 3 się mogę poruszyć. Więc poruszę się tutaj tylko o 1 i skupnę sobie te 3 punkty. 1, 2, 3. Ja nie płacę. Do góry. Strajk. Nie płacę. Teraz ty. Będziemy ulepszać. Szykuj się. Szykuj się na ulepszanie albo wystawianie, co tam wolisz. Zagrywam kartę. O! To nowość. Jest to karta natychmiastowa. I tak, płacę 3 z tego względu, że mam zniżkę na zagrywanie kart. Ona kosztuje 4, ja płacę 3. Bardzo proszę, tutaj mam drewno. Tutaj mam kamień, więc wszystko na legalu. Czekaj, tego dzbana sobie tutaj przestawię. I dostaję natychmiastowo 2 kowbojów z zasobów ogólnych. Następnie mogę coś ulepszyć, więc tak. Ulepszę to, więc jego odrzucam, a na jego miejsce wchodzi domek. Może ten. Ulepszam jeszcze raz i odrzucam to i stawiam tu domek. I chyba to tyle z mojej strony. Ja też bym sobie chciała pewnie ulepszyć. Chciałabym sobie ulepszyć ten domek, ten stąd, na miasto. Nie mogę. Nie mam obecności. Ja wczoraj miałam dźwignię, która mi to niwelowała, wiesz? I wiem. Nie kalkuluję jak trzeba. Kurczę, to nic, wystawię gościa. Tu. No, płacisz 2. Zapłacę 2 i wezmę dzban. Tak. Tylo? Tak. Ja się przesuwam do 2. Tu znowu dzban? Same dzbany. Dobra, łebka sobie wezmę. Do góry? Daj mi krówki. Nie! Co nie? Nie! No krówki. Nie możesz. Nie powiedziałam daj mi krówkę, bo jej nie ma w domu, a krówki od Lacerty są przepyszne. Są dwie przecież. Jest jedna. Były dwie. Drugą ci zostawiłam. O ty. Okej, to? Tak.
Przecież będziesz mógł to wykonać! Ty. Zagrywam sobie kartę. O jeden taniej, bo mogę. Mam hodowcę, więc dźwigam się na monetkach. Chyba coś dostaję? Nie jeszcze? Nie jeszcze. Nie, chciałabyś. I na koniec gry każda krowa będzie mi przynosić punkty. I teraz tak, pastwisko poproszę. Pastwisko wybudujemy na jakiejś spoko działaczce. Na przykład na takiej, która daje mi dużo pieniążka. Bezsensowne zagranie. Nie rozumiem, co się wydarzyło. I mogę ci wystawić krowę. Tak? No. No? Mogę. Masz jakieś budynki przy pastwiskach? Nie. Ale jakbym sobie tu postawił pastwisko, to miałbym trzy budynki dookoła. O nie. Już postawiłaś tutaj i dostałaś cztery monety. Za późno. Tu. To jest moja druga krowa, więc muszę wysłać tam dwóch gości. Tak, ale dostajesz dwie monety, i dwie monety. Wiesz. O, cztery. Tak, bo ja nieźle. Ja jestem krowolubem. Mam hodowcę bydła, tutaj plus dwa. Ja też mogę wysłać gdzieś krowę. Obora. Ja ją wyślę. Tak, możesz wysłać gdzieś krowę. Tu wyślę. I oprócz tego, że nie dostanę nic teraz, to mi się odblokuje. Dobra. I jeszcze mogę się poruszyć do trzech, tak? Gdzie ja jestem? Tu. Jeden, dwa, trzy. I produkcja kamyka. Ten kamień nie prześladuje na moich kartach. Do dwóch. Możesz ciągnąć. I tyle. Czemu to jest na końcu? Ja cię tu urządzę teraz. Bo zaczynam się bać. Ha! Wiedziałam, co ty zrobisz. Zablokujesz Southern, jak żeby inaczej. Bo przecież ja nigdzie nie mam indziej obecności. Ile chcesz? Pięć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dej. Ugryź się. Aha, poczekaj, bo ja jeszcze mogłem kartę przecież sprzedać. A nie zagrać? A nie, bo nie miałeś hajsu. Nie miałem hajsu. I, wiesz, ja tę kartę sprzedam za dwa, żeby mieć hajs. Dobra. Do czterech. To do czterech. Raz, dwa, trzy i dostaję cztery. To ja sobie wezmę pięć i oddam jeden do zasobu. But why? Masz jakąś kartę? Trzy plus jeden. Okej. Okay. Dzięki. Dźwigłem. Dziękuję. Daj mi to budowanie. To z samej góry? Tak. Czyli dostaję trzy monety, tak? Tak. Trzy monety i teraz mogę albo zagrać, albo dostać dwie, więc dostanę dwie i teraz możemy coś pozagrywać lub sprzedać. To ja sprzedaję małe zo. W ogóle zobaczcie na tę kartę. Poznajecie? Altiplano. Loma z Altiplano. Ja jak sprzedaję karty ze słoneczkiem, to dostaję plus jeden, czyli dostaję w sumie trzy. Dobra, ja bym chciała zagrać kartę, a nie sprzedać kartę. Dwie monetki, no to jedna monetka, bo ja mam tą zniżkę. Dwie cegły są, dwa żelaza są, a nawet i więcej. Więc dźwigam się na torze monetkowym i dostaję kowboja. I dostaję dzban. O, no i tyle. To ty tam z tyloma dzbanami to jakieś ministerstwo możesz zaraz założyć. Dobra, już tak całkiem na serio, do góry. A przesunęłaś się o cztery? Do czterech. Do czterech. Jeden, dwa, trzy. A dwa? Dostałabyś trzy monety. Uruchamiamy punktację cząstkową. Tym razem pamiętam, że nie pobrałam tego bonusu, to jest ważne. Dobra, jedziemy. Możemy ulepszyć lub zagrać karty. Więc ja sobie pozagrywam karty, bo why not? To też jest natychmiastowa. Do cztery, do trzy, bo ja mam ten bonusik. To mam. I dostaję monetkę znowu na monetce do góry, poproszę. Ja czekam, aż ty skończysz, bo u mnie będzie to skomplikowane. Dobra, to ja sobie jeszcze zagram tą statuę. Ostatnie? Chyba tak. Bo tak, siedem, dwa drewna. To czekaj. Ale nie, bo trzy kamyki będę miała, więc tą się muszę cofnąć. I muszę za to zapłacić. Dwa, więc trzy do mnie wraca. Gra. I teraz tak, ona kosztuje 8, 7 mnie kosztuje. Dwa drewna są i trzy kamyki są, więc wszystko się zgadza. I teraz tak, poproszę do góry na monetkowym torze i mogę... Raz. I mogę ziskardować dwie karty, aby otrzymać... Punktów. Kurde, nie chcę ziskardować, ale ziskarduję, no.
ciach i 9 punkcików dla mnie. Od razu? Tak, bo to jest natychmiastowe. 19 plus 9, 28, tak? No. Dobra, to teraz u mnie, bo ja mówiłem, że to będzie skomplikowane. Po pierwsze chciałbym, powiedzmy, że ulepszyć sobie to. Czyli tak, tego łebka ściągam, wrzucam tutaj domek i jeszcze jednego łebka ode mnie. Dobra, a drugą rzeczą chciałbym zagrać kartę, ale nie zagrać kartę, tylko wykonać to. Bo to jest traktowane jako zagrywanie karty. Wydaje mi się, że można to robić, nie pamiętam w instrukcji, ale wydaje mi się, że tak. Ale to tutaj są znaczki, więc to tak jak zagrywanie karty, no nie? Dobra, jedziesz, najwyżej dodam chmurkę, tego nie należy robić. To ja płacę 13, bo tutaj mam zniżkę. Udowadniam, że mam dwa kamienie. Udowadniaj. Nie masz, nie widzę! Żartuję. Chcesz tę planszę zobaczyć bliżej? Widać? Mam ochotę teraz tak wiedzieć. Ale by było! Tak jak w Trajana kiedyś graliśmy. Dobra. Ale to był przypadek. Ja wiem. To udowodnione i teraz tak. Dwóch zasobów. Jeden na rancho, drugi tutaj na... Tak właśnie. I dostaję 14 punktów. Czyli mam w sumie 18 teraz. I jeszcze podnoszę się na wózeczku. Okej. Tyle? No tak, bo ulepszyłem i zagrałem. Ja też chyba dwie karty zagrałam, tak mi się wydaje. Nie? Jedną? Jej, jak ja się gubię. Na pewno zagrałam jedną kartę, a drugie nie wiem. Chyba też zagrałam, bo pamiętam, że się podwyższałam. Tak, chyba zagrałam tak, dwie, tak, 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 tak. Dwa razy. Dobra. I teraz musimy wybrać coś. Mniejsze zło. I to jest straszne, bo te rzeczy są naprawdę do dupy, przepraszam, zwłaszcza te dwie. To jest dramat. Czekaj, Anno na samej górze by się... Nie. To jest 1:1, więc już jest w ogóle... Nie powiem skąd. Unknown 1 i Southern 1. To tak jak jeszcze... O nie, no Southern mam kupę ludzi. Ja już żadnego z tego nie spełnię. To ja tych dwóch też nie. To jeszcze będę spełniał, ale tamtego na pewno nie. Obojętne, więc ja już wolę teraz to mniejsze zło wziąć, bo tu ja mam razy dwa. Bo ja tego nie zrobię. Bo czekaj, bo to jest Unknown i tak. Boon Lake. Czyli to i to. Jeszcze jest szansa, kurczę. A będziesz tak klepać? Nie, biorę to. No to ale to wtedy tutaj stracisz, bo tego też nie zrobisz. No i a nie, Southern jeszcze zrobisz. Nie, bo Southern już mam za dużo. Już masz za dużo? Raz, dwa, trzy, cztery. Już mam pięć. Bez sensu. Ale nie, może masz rację, żeby iść tu, bo w Unknown i w Boon Lake jest jeszcze jakaś szansa, żeby to zrobić. Więc może rzeczywiście. No i dostanę minus dwa. Nienawidzę tego, co się teraz dzieje. Dobra, ja dostaję minus dwa. Ja też. Raz, dwa. Raz, i teraz dwa. Wagoniki. Uwaga, Krzysztof dostaje 5 hajsu, a ja dostaję 7 hajsu i 2 punkty z tego, co widzę. Dobrze widzisz. Przesuń mnie o 2 punkty, okej? Okay? 2 punkty. No i jeszcze karciuszki. Krzysztof, weź ty mnie nie wkurzaj. Ja poproszę 3 karty. Ja też 3 karty, ale ty 3 punkty, a ja 1 punkt. Raz, dwa, trzy. Gonię cię. Jeden. Goń. Złap mnie, jeśli potrafisz. Okej, teraz to, co się dzieje u nas na planszach. Czyli tak, u mnie będzie jeden punkcik na pewno stąd i jakieś krowy sąsiadujące z miastem. Nie zdążyłam. Więc tylko jeden punkt. Dasz mi jeden? Tak. I monetki u mnie 6 sztuk. To ja dostaję 3. Raz, dwa, 3 punkty. Gonię cię. I dostaję 5 monet. Ja mam jedną nieużytą, więc za każdą nieużytą mamy jeden punkt. I odświeżamy resztę, no jeszcze odsłaniamy Southern, które jako jedyne było zasłonięte w tej duży, tak? Dobra, no i ja jeszcze dostaję 4 punkty. A czemu nie dostałaś ich wcześniej? Bo punktacja cząstkowa odpala się zaraz po tym, jak przekroczysz tamę, wiesz? Aha. A bo tutaj mówiłaś, że... Że nie jestem pewna, czy wzięłam, czy nie, a ja tutaj powiedziałam, że jestem pewna, że jeszcze tego nie wzięłam, że 4 okay, mi raz, dodaj. 2, 3, 4. I już teraz możesz to dźwignąć. Aha. No i rewelka. Druga punktacja cząstkowa już tak mi nastraja, tak wiesz, na taki wyścig trochę w dół rzeki. Dobra, zaróbmy w końcu. Czyli tak, mogę sprzedać albo zagrać kartę ze słoneczkiem. I to będzie dobra opcja, żeby to zrobić. To będzie taka pasywka trochę. Czekaj, bo tutaj mam z rzeki, to... No dobra, niech leży tak. Po pierwsze płacę 4 monety, bo mam zniżkę na karty. Jedno drewno mam, kamień mam. Następnie podnoszę się o jeden na torze z monetami.
Tadam, przekroczyłem, więc jeden gościu idzie do mnie, do moich zasobów. Czekaj, bo się pogubiłem. Zrobiłem to, zagrałem kartę i teraz mogę wystawić pastwisko. Pastwisko wystawiam w tym miejscu. Ale że właśnie ty bym cię pomyślałam sobie, pójdę w eksplorację i wtyknę ci tam po prostu coś. To dobrze, że byłem szybszy. Zakrywając dostaję dwie monety. I następnie mogę zagrać bydlęta. Kartę lub krowę. Krowę chcę zagrać. Krowę? Tak jest. Krowa ląduje w tym miejscu. I teraz tak. Krowa też ląduje w tym miejscu. Tylko ja wysyłam dwóch chłopków. Ja jednego. Okej. Okay. I jeszcze hajsy. To poczekaj, bo tak. Za wystawienie krowy dostaję dwa. Tak. I za sąsiedztwo z trzema dumkami dostaję jeszcze sześć. Okej. Okay. Niestety ty też. To jak ja wystawiam krowę, to mam plus dwa na pewno z karty i jeszcze za sąsiedztwo z dumkami dostaję sześć, tak? Tyle. Ha. Nie miałaś tego robić. Jestem bogaty. Po co ci to? Lubię karimaty. Czy jak to tam było? Dobra, weź już przestań. Aha, bo ja się przesuwam o jeden i dostaję dwie karty. Jeden, dwa. No dobra, ciśnij. Eksplorację poproszę. Eksploracja? Czyli słoneczko. Czekaj, luneta. No, karta. No to zagrywam za 6, czyli za 5. Dźwigasz się na wózku, tak? Dźwigam się na wózku monetkowym i gość mi daje jeden punkt za każdą obecność w Southern. Poczekaj, spoko. Przekroczyłaś. Trzy karty. Co? O, tam nawet nie popatrzyłam. Cześć, Rolo, co tu robisz? Przyszedł się pomiziać, a co? Mhm. Daj mi jakieś dwa żetony, ale tak, wiesz, pogrzeb tam. Może na przykład ten. No. I ten może być? No dawaj. Oj. Trzy karty. No co ci te karty? Odrzuciłaś ten? Bo to zagrywałaś, czy coś zagrywałaś ostatnio? Nie, tamto, okej. Okay. I tak odrzuciłam wcześniej. A tutaj hajsy. Czy... nie, ziomek. Ziomek, bo... mało ziomków. Mało ziomków jest. Dobra, i teraz mogę albo coś wystawić, albo coś ulepszyć. I teraz już na legalu mogę ulepszyć to, bo jest tu na tyle ludzi dookoła. Czyli tak, domek spada, dwóch gości spada z mojego rancha i ja to wchodzimy wystawiam. W miasto. Tak, czyli mam miasto. Może połóżmy, o. Ciach. Miasto. To było moje pierwsze ulepszenie i ostatnie, bo to nie jest ta akcja. I teraz jeszcze ty dobierasz dwie karty. I możesz sprzedać lub zagrać jakąś kartę. Sprzedam. Za dwa. Pieniążki zawsze w cenie. Dobra. Tyle? Aha, jeszcze do czterech możesz się przesunąć. Tak, to będzie... Płyniesz górą. Górą. Ty widzicie? Jeden, dwa, trzy, cztery. I dostanę monety, tak? Mhm. Tyle. Dźwignij akcję. A gdzie ja jestem? Jak daleko? Gdzie ja jestem? I co ja tu robię? Dobra, moja droga, lecimy z tym koksem. Dźwignię. Będziemy dźwigać dźwignię. To ja sobie sprzedam kartę jeszcze. A nie, bo mogę zagrać ją przecież. Zagrywamy kartę taką natychmiastową. Płacę 3 monety, bo mam zniżkę. Cegłę mam, żelazo mam i dźwigam się na torze z kartami. Dobra, to mam zagrane i teraz mogę jakąś dźwignię sobie zmajstrować. Zmajstrujemy sobie taką dźwignię. O. Tu płacę 4, jeden wraca do mnie i to idzie tutaj. I jeszcze jedną dźwignię byśmy sobie zmajstrowali. Spróbujemy zapłacić 10 monet na bogato. W ogóle tą kasę na coś innego chciałem. A, dobra, i na taką dźwignię. Tylko że teraz ja muszę jeszcze za to, bo ja już wykonywałem tą drugą część akcji, więc muszę za to zapłacić. Dodatkowo jeszcze ja jednym robię. Pracownikiem. Odrzucam gościa, płacę 12 z racji tego, że mam premię do zakupu dźwigni. Dźwigni? Dźwigni. I cyk, tak? No dobra, tyle? Mhm. Aha, do czterech jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery punkty, czy mnie radują, czy ten jeden tutaj? Ty i tak będziesz pierwsza tam, więc nie wiem, czy jest sens cię ścigać. Tutaj bym się dźwignął na rzemiośle. Raz, dwa, trzy, cztery. Te punkty ja cię kręcę, nie wiem. Dobra, niech będą. Raz, dwa, trzy, cztery. Trudno się mówi. Twoja kolej. Okej, okay, to daj mi punktację, znaczy ten, czarne znaczniki z...
Czekaj, jakie czarne znaczy? Ty wiesz, które czarne, tak? No, dawaj. No, teraz tak, zamiast zagrywać kartę, wydaje mi się, że mogę zrobić to, ale ja się jeszcze sprawdzę, okej? Okay? Mhm. Bo tak, tu jest 12, a ja mam tą zniżkę. Mhm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, więc byłoby na styk. Mhm. 3 drewna, masz. Mam 1, 2, 3. Okej. Okay. 3 drewna i 2 żelaza. Wszystko się zgadza, tak? Tak. Wszystko się zgadza. No i rewelacja. Dobra. Cyk. Dwa goście stąd, jeden tu, drugi tu, 7 punktów, ktoś się gnie? Ja. 35, dodać 7, jest 42. Idę jeszcze na torze monetkowym do góry. Tak, i już teraz zasłaniam coś, ja sobie zasłonię Boon Lake, bo tu jest 4 monety. Monety mi się przydadzą. Dostajemy monety za obecności. Co, Krzysztof? Nie. Za obecności, które nie są w Boon Lake. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć u mnie. Naprawdę. A u ciebie? Jedna? Tak. Jedna krowa. Dobrze, i ja jeszcze uruchamiam moją dźwignię. W ogóle ta krowa, ona tak na końcu świata, taka osamotniona. Ostatnia krowa na świecie. Dobra, podczas tej akcji mogę uruchomić tą dźwignię. Tak. I będę dostawać punkty za dokładnie to samo, za co dostałam monety. Mhm. Czyli znowu 5, bo tutaj mam 5 obecności. Ugryź się w nos. 42 plus 7, plus 5. Plus 5. 47. No, dobra. No i u mnie decol. Jeszcze o 3 się poruszam, tak? Dół, rzeki. 1, 2, 3. 2 monety. Jak chcesz, to możesz do góry płynąć. Nie, pod prąd jest nielegalnie, z instrukcją. Cześć, rola. Tyle? Do góry? Mhm. Okej. Okay. Rola, mi uknąłeś prosto do mikrofonu. Dobra, działamy z tym. Mogę zagrać kartę ze słoneczkiem. Chyba mnie nie stać. No nie, sprzedać też nie sprzedam. Dobra, także to pomijam. Biorę dwa kafelki. I tak. Mogę sobie popatrzeć, co tutaj jest. Aha i aha. Dobra, to jeden wykładam tu, a drugi wykładam tu. I dźwigam się i na kamieniu. I na cegle. A ja dostaję dwie karty i mogę jedną zagrać, tak? Rollo! Tak jest. Rollo! Trzymaj dwie karty. To ja zagrywam kartę za 5, bo mam zniżkę. Za 4, bo mam zniżkę i mam jeszcze innego hodowcę. Dźwigam się na monetkach. Do góry na monetkach i znowu krowa będzie mnie radować bardziej. No dobra. Okay. Ja tyle. Musi tylko jeden. God damn it, jeszcze bonusu nie dostaję. Do góry. Czekaj, nie to. To. Ej, bo ja w sumie nie ulepszyłem. Zapomniałem o tym. Bo tak, wyłożyłem, a ty później już swoje zaczęłaś robić i to jakoś tak zapomniałem. Mogę jeszcze? No to dawaj szybciutko. Miasto sobie wrzucę zamiast tego. I muszę zapłacić dwoma ludzikami, tak? Mhm. Dobra. Okej, okay, daj mi osadnictwo. To jest biała flaga? Tak. Tak, i teraz tak. Mogę zdiskardować trzy karty. Jeden. Dwa. Trzy. Żeby pobrać dwóch gości, żeby sobie przygotować gości. Mhm. Dwóch. A to mi się przyda, bo ja tutaj mam ulepszenia i wystawianie. Płacę. Było minus 2. Tak. To moje pierwsze i drugie od razu to sobie ulepszę. Ty już punktów szukasz na koniec gry. Ja? Nie. Ale to wiesz, że jak na miasto, to jeszcze obecności musisz sobie tam nawtykać. Dlaczego się o mnie martwisz? To pamiętaj o tym. Dlaczego się mnie martwisz? Nie no, ja ci tylko tak mówię. Pobrałeś karty lub ulepszyłeś sobie coś? Znaczy nie pobrałeś, tylko zagrałeś kartę? Zrobiłeś nie. Swoje? Nie! Chciałbym wysłać... O! Zobacz, mi się tu w ogóle ten odblokował. Chciałbym wysłać swojego gościa. Powiedzmy, że o tutaj. Tutaj dostanę dwie monety. A pieniążki zawsze się przydadzą. Dobrze. Coś tego chcesz jeszcze? No, mogę spłynąć o 4. Spływaj. Ty mi się tu nie śmiej. 1, 2, 3, 4. No, nie, o 4, tylko do 4. Do 4, tak, tak. Okej, okay, ja już. Tylo? Mhm. To, ja sobie to wymienię. Dobra.
krzywo. Mogę, nie? Oto. Teraz tak, muszę zobaczyć, czy mam jakąś niebieską kartę, którą chciałbym sprzedać, bo moja droga... dobra, sprzedaję niebieską kartę za 3 sztuki złota, bo mam bonus do niebieskich kart, to znaczy do tych dziennych, do słoneczek. Następnie pobieram żeton pastwiska i ten żeton pastwiska wrzucę może tutaj, bo tutaj jest sporo domków. I na ten żeton chciałbym też krowę wrzucić. O, krowa. Ja też mogę wrzucić krowę. Możesz, ale ja pierwszy. Nie mogę wrzucić krowy. Czekaj, te monety dostałem? Dlaczego? Nie, no mogę tylko. Dostałem te monety? Nie, nie brałem tych monet. Nie wiem. Nie wiem, co zrobiłeś w ogóle. Wystawiłem pastwisko, ale monet nie wziąłem. Tak mi się wydaje. Czekaj, krowa. I teraz tak, za samą krowę dostaję kolejne dwie monety. I za sąsiedztwo z dwoma domkami dostaję jeszcze 4 monety. Więc tak, wezmę 5, jeden oddam i jeszcze przeliczę te klepaki, żeby to wymienić wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze 2 piąteczki. O, dobra. Skończyłeś? Ja też mogę wystawić tak. Krowę. To wystawiam, jak musisz. Aha, bo jeszcze z krową idzie przecież pracownik. I tutaj idzie ze mną chłopak, ale ja nie mam chłopka, więc muszę stracić 4 punkty. Bo ja już karę płacę. 1, 2, 3, 4. Straszne rzeczy, moja droga. Tyle? No. To ja jeszcze przesuwam się do 3 pól. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I dostaję 2 monety, jako że z rzeki pobieram o 1 więcej. Dobra, to przesuwam do góry. I teraz ty. Aha, tu jest moneta, więc ja to chyba już pobrałem, bo byłem tu raz, dwa, trzy. Okej, okay, powinno działać. Dajmy na eksplorację, kochanie. Eksploracja. Niestety, która to jest? Biała flaga? Nie. Nie, lubka. Luneta. 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 I na moje nieszczęście nie mam takiej karty, którą mogłabym sprzedać lub zagrać, więc mech. Ale mogę wziąć 2 dynksy, więc podaj mi. Ale co? 2 te? Tereny? Tak. I tak, pierwszy pójdzie może tutaj. I drugi pójdzie może tutaj. Dostajesz ludzika. Tak. I teraz mogę jeszcze coś zagrać lub coś ulepszyć. Znaczy, mogę wyłożyć lub ulepszyć, tak? Mhm, ale pamiętaj, że wcale nie musisz. To ja sobie zawczasu wezmę 2 karty. Będę myślał, czy coś zagrać, czy nie. Dobra, to ja bym chciała sobie gościa tutaj zostawić na dzbanie. Nie, żeby mi był potrzebny dzban, po prostu patrzę już pod punktację cząstkową, żeby mieć wykonane to, co chciałabym mieć wykonane i tyle. Tylko teraz pytanie, czy ja wolę teraz stracić 3-4, tutaj mam razy 2. A ja najpewniej jeszcze tam będę coś robić. Kurde, jakie to jest trudne. Ja też muszę sobie tutaj karty, przynajmniej te znaczki rozszerzyć, żebym widział, na czym ja stoję, ale mam po 3, więc muszę się zdecydować teraz na jeden symbol, albo na dzienne, albo na te czerwone, na ten zmierzch. No, ja w ogóle Cię podziwiam, że Ty jeszcze tak liczysz. Popatrz, ile tu mam kart w ogóle zagranych, no nie? Czemu tego nie sprawdzasz? Bo... Może akurat masz? Nie mam, co Ty? Może masz, bo 3 niebieskie widać już. Ja mam dużo więcej o, tego. O, już jest 4, o sorry. No. A czerwonych masz? 3. 4. 4, więc no to nie zrobisz. No. Bardzo mi z tego powodu. Dobrze, wiem, wiem wszystko. Pobrałeś te karty, zagrałeś karty lub sprzedałeś kartę? Pobrałem, ale nie zagrałem. Okay. Bo chciałbym teraz zagrać. Dobra. Karta natychmiastowa. Płacę 7, bo mam zniżkę. Odrzucam 7, udowadniam, że mam 2 kamienie. Mam, ale nie mam 3 żelaza. Ale teraz mam i 2 kamienie dalej mam, więc jest git. Dobra. I teraz tak, podnoszę się na monetach. Wtedy dam. I mogę odrzucić 2 karty, żeby zdobyć 9 punktów. Celowałem na takie coś. Dobra, powiedzmy, że odrzucę takie 2 karty, to dowolnie jakie są, to nie? Tak, dowolnie jakie, żeby dostać 9 punktów. 26 plus 9 jest 35. Gonię Cię. Zagrałem kartę, przesuwasz się tak. O 1. I teraz Ty. Teraz ja. Chyba mnie stać. Czekaj. Dobra, stać mnie. Idzie to.
wchodzi tutaj. Chciałbym zgarnąć... Nie, chciałbym na początek zagrać kartę na tętychmiastową, rzecz jasna. I tak, płacę 7. Też masz zniżkę? Tak, tak. Ja mam zniżkę stałą z tego, okay, przy zagrywaniu kart. I teraz tak, nie mam ani drewna, ani cegieł. Ale jeżeli zapłacę 2 monety... Ale możesz użyć... Wiem, mogę. Tylko, że tak, drewna, ani cegieł z tego nie uzyskam, więc tak czy siak muszę się przesunąć. Więc ja się muszę przesunąć. Jedno idzie tu, a drugie tu. I teraz działa, tylko że muszę zapłacić 2 monety. Okej. I teraz dźwigam się na torze z monetami i odrzucam 2 karty, aby dostać 5 punktów. Dobra. Odrzucam 2 karty, aby dostać 9 punktów. 35 plus 9 to jest 44. Dogoniłem cię. Aha, bo ja jeszcze to muszę wykonać. No przecież, to było tylko zagranie karty. Krzysiu, ale wiesz co, bo ja tak patrzę, że ty zapłaciłeś 2 za łódkę, ale ty przesunąłeś 2 łódki. Tak. A tu się płaci za każdą z osobna? Tak. A, no to dwa za łódź. Sorry. Niech będzie. No, niech będzie! Stać mnie! To znaczy... Gorzej, jakby cię nie było stać, no to, co zasłaniasz? Nie, no wiadomo, że to... Nie wiem, może potrzebujesz pieniędzy. Potrzebuję. Raz, dwa, trzy. Dobra, to ile ty masz obecności gdzie? Masz krowę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, a ja? A ty? Raz, 2, 3, 4. Nie, to dałam ci 9. Ja 3, tak? 4. Dwie krowy, raz, tam dwa, domek i z mieszkanie. 3, 4. 4. Nieźle. Okej, okay. Tyle? Okay, ja. Jeszcze się poruszasz od 2, poruszam się do 2, no. Raz, 2. Wezmę sobie kartę może. Dobra. No. O nie. To znaczy ty tam sobie sprawdzaj ten, ja też sobie będę sprawdzał. A już chciałem zagrywać tę kartę. Dobra. Daj mi zatrudnienie. Zatrudnienie? To jest która? Pierwsze? Tak. I teraz tak, płacę za to 8, czyli 7, bo ja mam tą zniżkę. 3 drewna nie mam, muszę się cofnąć jedną łódką, więc płacę za to 2. 2 cegły są. I teraz tak, skaczę tutaj na monetach, tutaj? Czyli dostaję 6 punktów za to, tak? Jacie. 43, 49. I mogę zdiskardować 2 karty po to, żeby nabić sobie tam jakieś punkty. Tu punkty, tam punkty, wszędzie punkty. Dobra, hajs, odrzucam. Ja już po prostu nie wiem, co ja robię. To jest ten moment w grze, gdzie wiesz, po prostu są takie... Takie decyzje, że normalnemu człowiekowi to się nawet nie śniło, że człowiek może podejmować takie ważne decyzje. Takie decyzje. No właśnie. Dobra. Czyli tak, z kartą zrobiłam porządek, bo zagrałam tą statuę i wszystko jest okej. Okay. Teraz zostaje kowboja i jeden ten. Jeden co? To daj mi. Kafę? No. Przepraszam, bo tak sobie przypomniałem to nagranie, co przez chwilę się śmialiśmy z niego. Może 2 karty? 1, 2. Pewna pani miała... Co ja tam jeszcze mogę zrobić? Ja już tyle. Ty tyle? Ja mogę coś tam sobie wymieniać, tak? Karty, ludzi, monety za ludzi. Monety za ludzi, nie, monety. Nie, bo mnie nie będzie stać i później przerżnę. Nie, to tak nie działa. Dobra, czyli mogę się przesunąć do 4. Do 4. Tak? Możesz odpalić punktację. Mogę i ja to zrobię. 1, 2, 3, 4. I jedziemy z punktacją, czyli możemy zagrać... Co jest? Kończ właśnie pani, wstydu oszczędź. Możemy zagrać 2 karty lub poulepszać. Jeszcze możemy coś tam poulepszać, że akurat ja jakiegoś tam kowboja mam. Dobra, ja zagram sobie kartę, ale to robimy w miarę po kolei, bo... Daj mi poulepszać, dobra? Dobra. Moje pierwsze ulepszenie, ciach. Łebka sobie ściągnij bonusowego. Ściągnęłam 2, znaczy jednego ale stąd, a drugiego... A, to. Tak, bo mi się rozblokowała cała linia. I druga rzecz, którą bym chciała ulepszyć, a na pewno będę chciała ulepszyć... Wiesz co, to żeby nie czekać, to ja sobie chyba zagram tą kartę. Stać mnie? Stać mnie. Nie stać mnie.
Jak to? Nie stać mnie! Jak to tak to? Jak to się wydarzyło? To muszę iść w tą kartę, chociaż wcale nie chciałam tego, no ale to trudno. To płacę jeden, bo mam zniżkę i drewno, cegłę mam. Wymieniam dwa dzbany na 4 punkty. Mhm. I ja te dwa ulepszyłam, znaczy raz ulepszyłam, raz zagrałam kartę. Dobra, teraz ty? Teraz ja. Mhm. Ja zagrywam kartę natychmiastową, tylko tak, muszę za nią zapłacić 6. To po pierwsze. I tak, udowodnić, że mam 2 drewna. Mam 3 żelaza. Nie mam. Teraz mam 2. Ale dalej nie mam. Ale teraz mam i dostaję jeszcze 5. Nie patrzę w ogóle, co robisz. Skupiam się na moich. Co się dzieje? No bo płacę. 6 odjąłem. 2 drewna mam. No. Żelaza nie miałem na tyle, miałem tylko 2, więc używam dźwigni, więc... I dostajesz 5, tak? I dostaję 5, ale mam w ręce. Mhm. Mam w ręce to, co płaciłem, więc jest okej. Okay. Dostaję 5 z tej dźwigni, następnie mogę odrzucić 2 karty, tutaj ja je odrzucę, aby dostać 8 punktów. 47 plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To było za trudne dodawanie dla mnie, więc musiałem tak sobie po kolei. Popykać tak. Popykać. Okej, okay, to było moje pierwsze coś do zrobienia z tego czegoś. Tylko czy ja będę miał później ludzi na to, żeby... trudno, ale ulepszę sobie. To ściągam. To ściągam. I wrzucam tutaj domek. Cyk. Dobra, to było moje drugie ulepszenie. Czyli jedziemy z chorągiewkami. Tak jest. To ja już stracę te 3 punkty. A ty? Stracisz czy zyskasz? Nie no, stracę. Ty też? No, no czy coś nam nie idzie, ta fundacja cząstkowa. Dobra, dochód. Czyli tak, ty dostajesz 7 monet. Mhm. I 2 punkty. 2 punkty. Ja dostaję 7 monet. I 6 punktów, wow! I 6 punktów. Czyli... 65. Dobra. Teraz karty. Mhm. Ja dostaję 2. I ile punktów? 4. Teraz 2, 3, 4. A ja dostaję 3 karty. 1, 2, 3 i 1 punkt. Dobra. I teraz tak. Ile dostajesz monet ze swojej tej... ze swojej planszy? U mnie 8. 7. Ile dostajesz punktów ze swojej planszy? O. Ja 8, tych podstawowych. Bez krów jeszcze. Aha, bez krów, tak? No. Bo ja już chciałem z krowami liczyć. Jak już masz, to spoko. To czekaj, to ja muszę od nowa. 3, 4, 5, 6, 9. 9, czyli 58, 67. I jeszcze tak. Krowy w pobliżu miast. Aha. Czyli ty dostaniesz 3 punkty. Czekaj, bo... 1, tak? Bo no. Ona jest wtedy warta 1, bo jest jedno miasto obok. Tak. 2. Tak. I 3. I 3. To ja dostanę tylko... 1. Za krowy 1, tak? Tak, bo tutaj jest tylko 1, no. Dobra, teraz dalej. Dźwignię. Dźwignię, na górze mam jedną dźwignię, więc punkcik. Masz na górze dźwignię? 2. 2 punkty i dźwigamy dźwignię. Dźwigamy dźwignię. Dźwigamy dźwignię. I jeszcze odsuwamy ewentualnie zasłonięte. Mhm. Dobra. Gra i teraz... 3, 4, 5. Czekaj, klepaki sobie wymienię. Czekaj. Okay. Na co? Bo ja jeszcze sobie muszę to dobrać, czyli 2 punkty. Mhm. I to już możesz dźwignąć. To już mogę dźwignąć. Tak. Dziękuję. Ja wiedziałem, że tak będzie, że jak się wypsterkam z ludzików, to później będę miał problem. No właśnie ja też w pewnym momencie ich nie miałam i powiem ci, że to było takie dość trudne. Teraz... pozyskiwanie łebka stąd jest uciążliwe, bo musiałbym stracić 3 punkty. Ale stąd mogę jeszcze łebków dostać w jakiś tam sposób. Dobra, pierwszej części akcji nie wykonuję, tej związanej z kartą. Mhm. Następnie biorę 2 kafle. Bierę, Krzysztof, ale bierę. Nie, biorę. Biorę. I tak, wykładam tutaj jest jeden ludzik. Jeden ludzik idzie do mnie, a drugie... No czekaj, aha, bo tam przykryłem to. Jeden ludzik i może jeszcze...
dwie karty. Karty jeszcze może mi się przydadzą, bo coś fajnego może mi się uda zagrać. Akurat te, co mi nie trzeba. Mogę jeszcze wystawić albo ulepszyć coś. Ja sobie dobiorę dwie karty i gdzieś pewnie zagram. Ale chyba nie chcę nic wystawiać, bo ten ludzik jest mi potrzebny do czegoś innego. Więc się przemieszczam o jeden i dostaję trzy monety. Ja bym chciała zagrać kartę, bo mi wolno. Jakąkolwiek. Nie, nie cztery. Bo mam ten bonus, znaczy ten tą premię, tak? Mhm. Jeden kamyk jest, dwa niebieskie są. I teraz tak, dźwigam się na torze karciuszkowym. Tu. Aha, bo ja już się przesunąłem statkiem. Aha, no. Nie poczekałeś na mnie, co? No nie, bo się tam ubijasz. I teraz tak, tutaj mam na koniec gry kartę, która mówi, że jeżeli usunę 3 lub 5 domków ode mnie z planszy, to będę miała jakąś tam liczbę punktów, więc to się być może uda i ja już tyle, więc możesz to dźwignąć. Dobra, ja już się przesunąłem, więc nie będę się przesuwał dalej, to teraz twoja kolej. Osadnictwo zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobisz mi osadnictwo? Która to jest? Luneta? Nie. Biała flaga. Biała flaga i mogę tam kartę nocy zagrać, tak? Tak, albo sprzedać. I w sumie spoko, bo popatrz, mam taką kartę nocy. Zapłacę co ty robisz? Ja sprzedaję kartę. Aha. Zapłacę 5, jeden kamyk mam, dwa mam i teraz natychmiastowo mogę ulepszyć na domek. Tak? Dobrze rozumiem tę kartę? Z premią minus 1, czyli nie będę musiała opłacać go. Czyli robię to tu. To i domek wrzucasz. Tu i tyle, nie? I tyle. Nic więcej? Nic. I spoko. I teraz tak, mogę coś ulepszyć lub wystawić i mogę coś ulepszyć lub wystawić lub zagrać kartę. Czy ty to widzisz, co się dzieje w ogóle w tym, w Unknown? Tam trzeba cały czas płacić. Takie życie. To tak. Sorry, taki jedno mamy wystawienie klimat. I nic się więcej nie dzieje. I tam już mam 3. I jeszcze jedno wystawienie, bo ja tu muszę mieć 3 i 4 na którymś. Więc pójdziemy sobie tutaj i wezmę sobie 2. Tak. O, ja głupi. Co jest? Nie, zauważyłem, bo zapomniałem użyć dźwigni, wiesz, jak wystawiałem kafle, to zapomniałem tego użyć, żeby sobie dodać jeszcze jednego łebka. To już trudno. Mogę się poruszyć do 3, więc płynę tutaj i dostanę jeszcze 2 punkciki. Tyle ja. Tyle ty. A ty zrobiłeś swoje? Ulepszyłeś tak, lub... sprzedałam kartę. Dobra. Poruszyłaś się, tak? Tak. Dobrze. No ale dobra, spróbujmy. Może akurat się uda. Przez przypadek, czy coś. Po pierwsze chciałbym zagrać czerwoną kartę. I teraz tak, płacę 2 monety. Aha, bo to będzie pasywka, to ją tutaj muszę położyć. Płacę 2 monety, mam drewno, mam kamień. I od tej pory każda dźwignia będzie mi kosztowała 1 monetę mniej. Zgadza się? Zgadza się. Teraz chciałbym kupić sobie dźwignię. Czyli płacę 14. 13. A też ją kupujesz? 13. No. Bo mam tę zniżkę, którą właśnie sobie wykupiłem. I tutaj. I mogę kupić jeszcze jedną dźwignię. Dodatkowo. Za łebka. Ja też to robię. Dodatkowo dorzucając łebka do tego interesu. Tylko wiesz co, ja mam minus 2 premie, a ja sobie zakryję tą dźwignię. Bo w sumie teraz chyba mi nie do końca zależy na czymś stąd, tylko po prostu na ilości dźwigni, które mam. Więc nic nie zapłaciłam za tą dźwignię, bo to jest minus 2 od 2, więc zero. To ja sobie jeszcze taką dźwignię zrobię, bo może jakieś te 3 punkty ludzi, kto może akurat. O, w sumie całkiem spoko, ale nie, ja hajsy potrzebuję na za chwilę. Ej, to może bym od razu użył tej dźwigni. Bo to jest chyba w dowolnym momencie. No. To jest odrzucanie 2 kart. Ja odrzucę 2 karty. Dostaniesz chłopka i 3 punkty, tak? Tak. A chłopek mi się przyda. Dobra. Tyle? To jeszcze te 4 możesz spłynąć. Do 4. Raz, 2, 3, 4. Do 3 monet. Raz, 2, 3, 4. 3 monety. 1, 2, 3. 4, 5. Wymieniam klepaki na całość. Dobra. Tyle? Tyle. Dźwignij tam wszystko. No ja będę ten zakrywać teren, więc weź tą akcję. Którą? 3 od góry. Tą? Tak. Czemu? A czemu nie? A po co ci ona? Krzysztof, zamknij się. Było robić ją szybciej. 5.
Jedno drewno, jedna cegła jest. Dźwigam się na torze karciuszkowym. O jeden. I w sumie tutaj mówi, że jeżeli będę miała co najmniej 4 lub 7 na koniec gry, to jakieś tam punkty mi jeszcze wejdą, tak? Więc to spoko. I teraz tak, zakrywam Boon Lake. Nie chciałabym, żebyś tam coś pozostawał za dużo. Także 4 za Boon Lake, za zakrycie Boon Lake. Używam dźwigni, będę używać dźwigni za chwilę, to żeby była jasność. Ja dostaję 2 monety. 2 monetki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monet. I 8 punktów, tak? I 8 punktów, tak, bo jeszcze dźwigni użyję. Nie chciałabyś jednego punktu za nieużytą dźwignię na koniec? Cyk. 3. Nie mam tu, aha. No to 2 chłopków sobie wezmę. Przydadzą się jeszcze. Dźwignij tam akcję i działaj. Akcja do góry i działam. 3 monety. 1, 2, 3. I aha, nie 2 karty. To jest albo, albo. Tak, albo zagrywasz kartę obojętnie, jaką, bo otrzymujesz 2 karty, to już God do wyboru koloru. To nie, to ja zamiast tych 3 monet wolę 2 karty teraz. A może 3 monety? 3 monety. Ja zdecydować się nie mogę. Dobra, i przesuwam się do 4. Raz, 2. 3. A, bo stąd chciałem karty dobrać. I to by miało sens chyba. Dobra, 2 karty stąd. A ja co tam mogę? Mogę sprzedać lub zagrać, tak? W sumie te karty są na ręce takie trochę bezużyteczne. Co ja robię? Nie bardzo mi poszło. Tyle? Aha, poczekaj, bo mogę w dalszym ciągu zagrać kartę, którą... Możesz. Dobrałem. Nie, bo dobrałem to już po przesunięciu, a nie miałem kart wcześniej na ręce, więc nie mogę. Dobra. Czyli pomieszałeś coś? Nie no, jest okej. Po prostu nie mogę zagrać karty. I tyle. Ja potrzebuję zrobić osadnictwo. Poproszę. To jest biała flaga? Tak. Biała flaga raz. Bo ja potrzebuję zrobić obecności. To wcale nie wydaje się być takim, wiesz, prostym zadaniem. I teraz tak, gdzie ja bym chciała taką obecność zrobić? Tak, żeby przynajmniej za krowę coś jeszcze dostać. Bo... Ale akurat hajsy by się chyba zgadzały, czekaj. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Czekaj, ja sobie też wymienię, nie, to jest 10, 16, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 i zostanie mi 2, ale dźwignie się o raz, 2, 3 i 6 punktów. 6 punktów to dużo, prawda, Krzysztof? No. 16. A tu coś płacisz? 16. No, o, poleciało w dół. No, to już trudno. Później to ten ogarniemy. I się przesuwasz o 3 gdzieś, no? Tak, ja bym chciała tutaj. Raz, dwa, trzy. I 3 monety. 3 monety. To była moja pierwsza akcja. Albo ja mogłam coś z kartą zrobić, ale w sumie dobra już. Po ptakach. Okej, okay, ale ja mogę zagrać kartę. Poczekaj, bo tak, ja tutaj z tym nic nie zrobiłam, teraz zrobiłam to, tak? Bo ja się nie chciała pomylić, wiesz, a zaczynam się wszystko motać. I teraz możemy ulepszyć albo zagrać kartę lub sprzedać kartę, obojętnie jaką. Ja chciałbym zagrać. Ja patrzę na te, które jeszcze jakieś przynoszą, wiesz, profity przy okazji. Za 2 monety. Za 2 monety i tak, drewno mam, ale kamieni nie mam. Więc ja się przyniosę tutaj i już kamienie mam. I już kamienie masz? Ja za 4. Mogę sobie zagrać taką kartę, cegła, żelazo jest. Dźwigam się na monetkach, nie mogę się dźwignąć. Jak za 4? Ty masz zniżkę przecież na karty. 3. O, to 1. Dźwigam się, ale się nie dźwigam, więc zostaje 2. Aha, na monetach, okej. Okay. No to działa. Dobra, ja już. Ty już przesunęłaś? Od... Ja spływam o 2. Do 2. 3 karty. Czy ja już mam te obecności? Czy mogę przestać o tym myśleć? 3 do 4 jest. Masakra.
mogę przestać o tym myśleć. No dobra, spróbujmy to. Mogę sprzedać czerwoną kartę za 2, albo ją zagrać, ale nie chcę jej zagrywać, tylko ją faktycznie sprzedam. I teraz chciałbym 3 punkty zgarnąć. Poczekaj, 3 punkty dla mnie. 1, 2, 3. I teraz podliczamy, żeby zgarnąć monetki, tak? Czyli zablokowałeś Southern, tak? Tak. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monet dla ja mnie. Ja chyba 7, bo tam 3, tu 4. 7. Czekaj. Ja mam 8, ty masz 7, tak? Mhm. I ty pewnie uruchamiasz jeszcze dźwignię? No, no, raczej. Dźwignia i dostaję jeszcze 8 punktów. 76, 84. No dobra. I spływaj. I spływam o 1, tak? I 2 punkty. Dobra. To co? Kończysz, właśnie pani? Wiesz co? Czy jeszcze będziesz przeciągać? Ja jeszcze szukam źródła punktowania, wiesz? Mhm. I tak myślę, skąd ja jeszcze te punkty mogę zdobyć i wychodzi, że mogę zdobyć je z dźwigni. Więc, mój drogi, idziemy w modernizację. Co? Nic! Dawaj modernizację. To jest postęp. Słucham? Postęp. Słuchaj, no bo tak, tutaj by mi to dało jeszcze 3 punkty, ale może mnie będzie stać na więcej dźwigni tym samym, więc... A żeby ci się ta dźwignia tak tam zaklinowała? Tyle mi życzysz? Jeśli chodzi o dźwignię, to tak. Mogę sprzedać kartę jakąś, kartę, na przykład taką kartę. Za 2. Mhm. I stawiam dźwignię, jedną z premią, więc cokolwiek naprawdę, bo już teraz mi zależy na ilości, a nie na jakości. Mam minus 2, więc za moją pierwszą płacę 1. I wtykam ją tutaj i później mogę zrobić to jeszcze raz, tylko że gościa, ten, ty też możesz gościa poświęcić, żeby wybudować dźwignię. Chcesz? Chciałbym. Tylko którą? No pewnie znowu jakąś tanią, nie? I raz. No. Poczekaj, 1, 2, 3, 4, 5, będę miał 6, więc to tak bez sensu trochę. Aleś mnie zrobiła. Co? No nic o! Dobra, płacę tego jednego gościa i buduję dźwignię. O, dzięki. Którą? To ja teraz spłynę o 2. Spływaj mi stąd. I dostanę 3 punkty. Spływaj stąd. Spływa. Spłynęłam. Już wiem jaką. O taką. Za 2 monety, bo mam zniżkę. Oki. Oki? Teraz. Teraz ja? Mhm. Poczekaj, bo ja zrobię ruch, później ty zrobisz ruch, ale ja będę jeszcze miał, ja by jeszcze coś będę miał do zrobienia. Poczekaj, bo za wystawienie krowy musiałbym zapłacić, nie? No. Ale idę w to, dobra. Jednak idę w to. I biorę pastwisko, wrzucam je tutaj, bo to przy punktacji cząstkowej ja dostanę punkt za krowę sąsiadujące z twoim miastem, a nie ty za miasto, które sąsiaduje z krową, prawda? Nie no, patrzymy na każdą krowę, która jest obok. No? Obok miasta, dobra. Tak. Okej, czyli ja tu zgarniam jeszcze 2 monetki. Znowu mi to robisz. No wystaw tą krowę. I wystawiam. Co robię? Wystawiasz krowę czy nie? No wystawiam. Tu. Ja też. Tylko nie mam jak zapłacić. Ja też nie mam jak zapłacić, więc płacę 4 punktami. Ale tutaj będzie 6. 1, 2, 3, 4. Czy ja na tym wyjdę dobrze, bo stracę 8 punktów? Za wystawienie krowy dostaję 2 monety. Chyba będę bardziej do przodu niż jeszcze do tyłu. Jeszcze 4 za sąsiedztwo z 2 domkami, więc wezmę 5. Nie mam gości. A oddam 1. A nie, bo tu ja muszę stracić 2 plus 2. Szlak, to ja tego nie zrobię. Szkoda mi punktów. Zresztą nie mam tu 2 gości, więc ja nie dam rady tego zrobić. Bo to jest kara. Miałabym plus 2 i ja nawet jakbym straciła 8, to ja tu wystawiam jako drugą krowę, no i już jest. No nie da rady. Bo co wystawię? I tam jako drugie? A poczekaj. Co? Co jest? Bo ja nie miałem łebka, żeby wystawić krowę w tym miejscu. Ale to tylko jednego. Tak, ale... Nie masz? Nie, nie miałem. No to nie możesz tego zrobić. Ale mnie teraz uświadomiłaś. A ja się tak skupiałam na sobie, że w ogóle nie patrzę, co ty robisz. No to nie możesz tego zrobić. Wróć krowę, wróć pastwisko, chyba że chcesz to robić koniecznie. Nie, to jest do kitu.
To pastwisko? Zagrałeś ale... jak... Czekaj, no? Poczekaj, no, 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 bo teraz tak. Muszę oddać monety. Mówisz... Dostałem 6 monet w sumie, więc oddaję monety. Ale poczekaj, skąd? Stąd, tak? Dwa? Dwa za krowę wystawioną z bonusu i 4 za sąsiedztwo z twoimi domkami, więc w sumie 6. I teraz, jak to cofam, to muszę oddać jeszcze 2 monety z tego. Z pola. To wraca tutaj, krowa wraca tutaj i teraz chyba... Kartę jest... sprzedałeś? Nie, nie miałem nic na ręce. Nie zagrywałeś? Nic, 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 nic. Dobra, dobrze, że... Wow. No to myśl co innego. To by nie miało sensu, faktycznie. Ale no to dobra, zrobię to. Nie sprzedaję karty, bo nie mam, ale przynajmniej w łebka się uzbroję. O, ja też chcę. Co? Też chcę jakiegoś gościa. 3 karty. Wystawię coś gdzieś. To, gdzie mogę wystawić? Tu są 4 monety, ale monety mi nie są potrzebne. A może są. Dobra, 4 monety. Wezmę 5 i jedną oddam. Ok, i chciałbym jeszcze wymienić trochę pieniążków. Powiedzmy 6 na 2 łebków. Czy jeszcze? Dobra, na razie tyle. I w sumie mogę się przesunąć o 4. Ty już zrobiłaś sobie to? Nie chciałam tego robić, nie chciałam tego robić, nie chciałam tego robić. Ale czego? Niczego. Ale zrobiłaś to już czy nie? Tak. Nie chciałam tego robić, czekaj. Które twoje karty są? Ja nie odrzucałem kart. A, czyli te 3 stąd, tak? Tak. Cokolwiek, bo ja i tak nie będę ich używać tak jakby, z racji tego, że... ja rezygnuję z tej akcji po to, żeby sprzedać dzban. Tyle. Sorry. Tyle? Tak. Właśnie zauważyłam jedną rzecz, która mi jeszcze wygeneruje sporo punktów. Okej, okay, to ja się przesuwam o 4. Tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, 4 karty. 3? 4. 3. Sorry, 3. Do góry? Mhm. I teraz co ja bym chciała zrobić? 3 do 4. Idę w dźwignię. To chyba sobie żartujesz. Nie, dawaj. Jajca sobie robisz nie, ze mnie. Dawaj. No chyba weź. Daj mi dźwignię. I teraz tak. Nie zagrywam karty, robię to. Czyli 14 z moim bonusikiem, tak? Ja to mam do kart, no ale skoro wcześniej tak to traktowaliśmy, to ja to też tak traktuję. Ale, no. Patrz, co ja robię ze mną. No, 14. 2. 2 drewna. 2. 2. 2. 1. 1. 8 punktów, czyli 103. I na wózku idę do góry. Cyk. I teraz dźwignia. Mam całe 1, ale mam zniżkę 2, więc mogę sobie jedną wybudować. Tak, chcesz sobie wybudować jakąś dźwignię? Bo mnie już nie stać. Tak, tak. Mnie już nie stać, ale za to mogę nabrać kartę. Aha. Ty, no popatrz. A nie, bo tych łebków już mi nie potrzeba, więc zostawię tam to w spokoju. Odrzucę jednego gościa i wybuduję sobie dźwignię tą taką najtańszą. Ja mam zniżkę do dźwigni 1, więc... wybuduję sobie tą spływkę, to znaczy wpływ, bo to już nie jest spływ, tylko wpływ w górę. Tak, za 1, okej. Okay. Tyle? Mhm. I ale ja tracę 2 punkty. Tak. I płynę o 1. Tak. Czyli dostaję 4 punkty. Tak. 101, 105. I teraz twoja ostatnia tura, kochanie. Ale a ta cząstkowa? A nie, ona się aktywuje dopiero jak wszyscy będą mieli różne aha, tury. Dobrze. Masz rację. Faktycznie. Ale już jestem ciekawa w wyniku końcowego. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tak strasznie myślałam nad tym, co ja robię. A tutaj stóweczkę musisz położyć tak. Jeszcze. O, właśnie. Czekaj, bo to do góry, tak? Mhm. Okej. Okay. Chyba nie zostaje mi za bardzo nic innego do zrobienia, jak to. Bo to jest ostatnia już runda, nie? Tak, tak. Ostatnia w ogóle rzecz, którą robisz. Dobra. Czy chciałbym coś zagrać? Tak. Chciałbym zagrać to. Bo mnie chyba stać. 2 drewna? Czekaj, dźwignę się na wózku z tym. A może to? Czekaj, bo tu jest, tam jest 8 punktów, tu jest 7. To bez sensu robić to. Dobra. 2 drewna. Będziesz musiał zapłacić 2. To nie lepiej dźwignię ściągnąć którąś? Tak, tak. Ściągnę dźwignię. Tą.
Aha, tą, dobra. No. Spływka, jakie mam za darmo, tak? Mam dwa drewna i mam dwa kamienie. Tak? I płacę 14. Dobra, wypstrykałem się z hajsu. Jest nieźle. I teraz dostaję, to znaczy zgarniam. Dwóch zasobów. Tak. Jednego kładziesz tu. Jednego kładę tu, a drugiego do siebie. Tu i tam. Następnie dostaję 8 punktów. I dźwigasz się na torze. Dźwigam się na torze z kartami, więc dostaję 3 monety. I to by było zagranie karty, tak? Teraz chciałbym coś ulepszyć. Ja też będę ulepszać. Dobra, wystawię gościa. Czy to przy krowach? Gdzie są jakieś krowy? Tam nie są wiem. Krowy. Ale to w sumie nie ma znaczenia. Krowa nie ma znaczenia. Dobra, no to co? Ja bym się wystawił o, na przykład tutaj, za 2 monety. Dobra? Możesz jeszcze ulepszyć lub zagrać kartę. Mogę jeszcze ulepszyć lub zagrać kartę, a mogę też zrezygnować z tego na rzecz, żeby wystawić sobie nową dźwignię. Mhm. Ale ja się zastanawiam, to nie jest dobry wybór. Lepszym wyborem będzie coś innego. Jak ja to zostawię w spokoju, a wybiorę jeszcze raz wystawienie chłopka i wystawię go tutaj. Zapłacę 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ale to oznacza, że dostanę bonus z poziomu, na którym aktywujesz. Ja stoję. Mhm. Więc dostanę 2 karty i 5 punktów. Ale to wykombinowałem. W sumie to nawet trochę o tym zapomniałam. Raz, 2, 3, 4, 5. Ale to no, spoko opcja. I 2 karty. I to by było na tyle. Jeszcze spływasz? Jeszcze spływam o 2. Raz, 2 i jeszcze 3. Raz, 2, 3. Okej. Ścigam cię trochę. Punktacja cząstkowa, mój drogi. Jedziemy. Czyli możemy zagrać karty? Zagrywać lub ulepszać. O nie, wypstrykałem się z pieniędzy. Ja się wypstrykałam z gości. Znaczy z domków, okej? Okay? Więc ewentualnie domek na, ale wtedy nie będę miała chłopka. Dobra, to ja to odrzucam. A ja nie mam hajsu. To odrzucam. O nie! Wrzucam tutaj domek. To już... Ja nie mam hajsu na nic. Dobra. Czyli co, ani nie ulepszasz, ani nie zagrywasz? Nie. U mnie też pusto z kasą w ogóle. Mhm. Dobra. Jedziemy w takim układzie z punktami. Mhm. I u mnie to się zgadza, mam 3 do 4. Masz? A ja mam 3 do 5. 3 no. do 4 i to jest Boon Lake i Unknown, więc wszystko się zgadza. Boon Lake unknown i Unknown. 3 do 4, czyli no. będę miała 8 z punktów 8 za punktów. To. My God! 113. To ja mam tak, popatrz, mam... tu jest jedna niebieska. Czekaj, a ty powinieneś mieć 3 więcej. Do 5, tak? Tu są dwie niebieskie. Tu jest jedna niebieska, więc jest 3, a czerwonych jest raz, 2 i 3 z tu. Raz, 2, 3. Więc się zgadza. 3 do 5, tak? Tak, jest 3 do 5, więc też dostaję 8 punktów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Co tak sprawdzasz? Liczysz mi? Bo to jest 4 razy 2, tak? Bo tak. To jest twoje. Tak, tak, tak. Tak. Okej, okay, dobra. Wagoniki. Tylko teraz już bez monet, bez kart, tylko z same punktami. Punkty. Więc Krzyś, tutaj dostaniesz 2. Mhm. Ja tutaj dostanę 6. No przesuń mnie. Tutaj na 9. Ty tutaj dostaniesz 5. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Ja dostanę 8. Ja cię. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ładnie poszłaś. I teraz punkty stąd. Ja 10 takich bez krów u mnie. Okej, to było 10. Czekaj, 13, 23, a ty z 27 do 37. Tak, i teraz każda krowa, znaczy krowa i miasta i te sprawy, tak? Mhm. Ale to w sumie chyba tylko tu jest taka sytuacja i tu jest taka sytuacja, tak? Mhm. Czyli tutaj ta krowa mi generuje jeden i ta też jeden i ta też jeden, bo w nie ma więcej. Dostajesz 3, a ja 1. No. Raz, 2, 3. A ja tylko jeden punkt. No dobra. Okej, okay, i liczymy karty. A to. A wiesz, a jak jesteśmy przy planszy, to może policzymy od razu. Nie, to nie jest punktacja końcowa, Krzysiek, nie myl. Aha, bo to jest cząstkowa dalej. Mamy jeszcze dobrze. Dźwignię. Dźwignię w górze dają nam po punkcie, więc. Raz, 2, 3, 4. U mnie 5 dźwigni w górze. Raz, 2, 3, 4. Uciekasz mi cały czas. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie. Dobra, i odsuwamy ten, ale to już bez. No, bez sensu powiedzmy. Dobra. I teraz odpalamy punktację
końcową. Okay. I na punktacji końcowej rzeczywiście liczymy może to... Może od planszy polećmy, co? Nie, poczekaj, jedziemy stąd. Dźwignię. Ile masz dźwigni? Ale tutaj jest... Aha, ile no masz dobra. Dźwigni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja też mam siedem. Czyli po 21. Po 21 punktów. 28, 49. Tak, teraz liczymy karty. Wiesz co, dobra, to weź najpierw te dziury, bo to jest łatwiejsze. To ja dosunę. Raz, dwa. Dwa za tą dziurę i cztery za tą. Ile masz dziur tam? Sześć. Tutaj, bo mam dwa, dwa, dwa. Dzi, przecież to też jest. To no jeszcze. Właśnie. O, jeszcze cztery. Dobra. Czekaj, bo ja w sumie to sześć. Czyli 50. No. I teraz pomału licz te karty, które mają tu punkty, czyli te natychmiastowe. Tak. Dobra? To znaczy. Natychmiastowe i te. Bez pytajników. Tak. A, z tego stresu jeszcze raz. Dwadzieścia jeden. 18. Jeszcze raz sprawdzę. 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 18. Ja jeszcze. Ale zwiałaś. 55. Plus 8. No na pewno. I teraz te karty, które przynoszą się na koniec gry, spowiadaj się. To ja tak, muszę być przynajmniej, bo te karty akurat mówią, że nie trzeba mieć stricte tej wartości, tylko co najmniej. Ile? Więc ja jestem na piątce, więc dostanę 5 punktów. 73, 78. Tak. I za burmistrza dostanę... O bycie, cały jeden. Czemu to nie jest Budlake? Tylko Anon. No dobra. I to tyle? Tyle. My God! A wiesz, że to jest tak czy siak twoja życiówka chyba? Nie, miałeś 190. 190 miałem. Dobra, to ja tak. Tor z karcioszkami. Tu jestem na ósemce, więc dostaję 6 punktów. Uh-huh. Wow, przekroczyłaś. Jeszcze. Domki, dziury na domki u mnie na planszy. 6, czyli 5, czyli 6. 6 punktów poproszę. 6. Każda krowa to 1. No to 3. 3? No masz 3 krowy zagrane. Nie, 4. Gdzie jest czwarta? Tu. Mhm. Southern. Każda obecność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz hodowca za krowę. Za krowę, czyli jeszcze 4, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Ocie, proszę, 222. Jak ty to zrobiłaś, moja droga? Ale się jaram. Jacie, jaki wynik. 2-2-2, to jest 1/3 szatana. To jest... prawie szatański wynik. Ciebie tutaj trzeba wodą święconą oblać. To przez te rogi, popatrz, bo te bydlaki mają rogi szatańskie. Ale czad, ja w życiu tyle tu nie wyciągnęłam. Moją życiówką było 175 bodajże. No tak na poważnie, to faktycznie. Wow, jestem w szoku, że byłam w stanie cię aż o tyle prześcignąć. Przeważnie w takich grach to ty przodujesz, nie ja. Nie, ale ja czuję tą grę, więc ja ci mówiłam, że ja czuję tę ja grę. Poczułem Tabanusy i ty poczułaś Boon Lake. No, bo ja Tabanusy tak... Nie poczułaś. Nie, ja to tego, zagram. To ja w to też zagram, ale tak jak ty w Tabanusy. Okej. Okay. Pogadali. Dobra, słuchajcie, to było trudne i długie i w ogóle graliśmy chyba 3 godziny. Nie wiem, 16:18. Okej, więc myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby sobie podsumować, więc podsumujmy. Boon Lake to jedna z najnowszych propozycji od wydawnictwa Lacerta. W tę grę możemy zagrać od 1 do 4 graczy. Tak jest? Czas na gracza to 40 minut, choć ta partia właśnie pokazała, że troszkę jednak dłużej schodzi, a sugerowany wiek gracza to 14 lat. Grę można kupić za około 160 zł w dobrych sklepach z planszówkami, więc muszę Wam przyznać, że za taką ilość komponentów, które rzeczywiście mamy w pudełku, bo w ogóle pudełko jest ciężkie, samo pudełko jest ciężkie, jak mamy je wszystkie, wiecie, w dłoni, no to czuć wagę,
Wydaje mi się, że cena jest jak całkiem najbardziej nieźle, całkiem, no, jest i okay. Teraz tak, zerknijcie. Mamy tutaj kreskę ukochanego artysty Krzyśka, czyli... Ciężko mi wymówić jego nazwisko. No dawaj, dawaj. Atelier, to jest jego ksywka, tak? Clemens Franz. No, nie, to zawsze masz w głowie Klausa, nie? Nie, no wiesz, chciałem powiedzieć Clemens Franz, ale tak się trochę bronię, bo ja po prostu nie lubię jego stylu graficznego. Ale Altiplano lubisz. No, to jest wyjątek, potwierdzający regułę. Okej, słuchajcie, Moonlake, okładka jest przepiękna. Tak, to jest jedyna rzecz chyba tak naprawdę w tej grze, która mi się podoba. Chociaż okej, no dobra. Graficznie mówisz? Graficznie, no, bo plansza jeszcze jest w miarę. Te planszetki w miarę. Ale to, o stylu graficznym, ale to, co dzieje się na kartach, czyli to, na co my najwięcej patrzymy, to po prostu woła o pomstę do nieba. Znaczy ja powiem wam tak. Mi się to nie podoba. Okej. Łapię. Mhm. To tak jak ja z Eldorado, mam taki stosunek mocno chłodny, tak? Mhm. Tutaj rzeczywiście widać, że to jest on, ale jego kreska mi nie przeszkadza aż tak strasznie. Ikonografia na kartach byłaby jasna, gdyby nie to, że niekiedy po prostu te skróty myślowe są no, trudne do rozgryzienia, tak? Trzeba się posiłkować instrukcją i zaglądać, co to znaczy. Mhm. Chociaż wiesz, jeśli chodzi już o tą ikonografikę, to nic nie dorówna Mystei, tam to była totalna porażka, tutaj jednak dużej części można się domyślić, aczkolwiek te instrukcje warto mieć pod ręką. Okej, myślę, że też warto wspomnieć o sprytnym rozwiązaniu na planszę dwuwarstwową, bo zauważcie, my tutaj jako gracze mamy planszetki dwuwarstwowe. Słuchajcie, plansze dwuwarstwowe, one zostały zrobione w bardzo sprytny sposób, bo my jako gracze, czekaj, to z tej strony, z drugiej chyba. Ale może nie rozdzielę jak nie trzeba, co? Tak, tu chyba są klejone. Jak zobaczycie, one zostały wyprodukowane jako jeden arkusz, który my sobie zginamy w połowie i sklejamy w odpowiednim miejscu. Tam są chyba tutaj z tej strony takie dwie kropeczki. Taśma jest dołączona oczywiście do gry. O, tutaj nawet mam planszę z tymi tasiemkami. Je przyklejamy, łączymy i mamy dwuwarstwową planszę tak de facto. I to jest super motyw, bo wydaje mi się, że nie podnosi to kosztów produkcji ze względu na to, że plansza musi być klejona w fabryce, tylko my tutaj graczowi damy sobie taką tasiemkę, która tam kosztuje, nie wiem, 2 grosze czy ileś, no nie? I on sobie sam to zrobi i widać, że ten produkt jest taki troszkę bardziej ekskluzywny. Tak, że po prostu dużo wygodniej się gra. Jeżeli bym miała wykładać te wszystkie domki i to wszystko tutaj, nie mając tego zabezpieczonego, to przy mniejszym stole i przy właśnie nachylaniu się nad planszą, no przecież ja sama trącałam wczoraj moim ciałem to, co było tu, nie? Tak. No tak było, nie kłamiesz. A jakby to nie było zabezpieczone, to w ogóle to by wszystko jeździło i by mnie to strasznie wkurzało. Także super, że to jest dwuwarstwowa plansza, która ma takie specjalne miejsce na kobiece paznokcie i bardzo ładnie i łatwo to wszystko po prostu wychodzi. No. No wasze też, nie? Spróbujesz? U ciebie też to tak łatwo. Nie, no, palec sobie tam wiesz, wtykam, jest działa. Spoko. Także męskie paznokcie też sobie z tym radzą. Okej. Mamy monety, tutaj mamy karton, tutaj mamy karton, ale większa część tego, co my dostajemy, jest drewniana, tak? Czyli gracz otrzymuje sporą liczbę rzeczy, które widzicie. To wszystko to jest drewno, no nie? Także jest tutaj tego sporo. A, ja jeszcze nadmienię, jeśli już jesteśmy przy wykonaniu, przy zawartości pudełka, bla, bla, bla. No. Coś, co się ostatnio, w ostatnim czasie coraz rzadziej zdarza, woreczki strunowe były w zestawie, więc można sobie to fajnie posegregować już na starcie. Jest tego sporo, więc nie ma insertu, bo same plansze, planszetki zajmują wiele przestrzeni w pudełku, wszystko w woreczki do środka i super się mieści. Taką rzeczą, która napędza tę grę i która tak według mnie osobiście dodaje jej charakteru, powiedzmy, albo takiej może nie unikalności, bo unikatowości? Unikalności? Bo taką mechanikę już widziałem gdzieś wcześniej, ale ja to bardzo lubię, jest system zarządzania akcjami, które my możemy wykonywać, bo ona to tak jakby nas blokuje przed wykonywaniem cały czas tego samego przez kilka tur z rzędu. Oczywiście my to możemy zrobić, ale ponosząc jakieś tam konsekwencje, bo jeżeli ja chcę wysłać krowę na pastwisko w jednej turze i za chwilę w następnej turze, no to muszę ponieść karę, tak? I to w pewnym sensie mnie blokuje przed tym. No oczywiście, jeżeli ta... mogę poczekać chwilkę, prawda? Żeby ta akcja moja wymarzona znalazła się na tym pierwszym poziomie bez kary, ale ja wtedy nie mam prawa, możliwości, nie mam możliwości wyboru bonusu, który bym dostał z rzeki, więc
Im ta akcja jest niżej, tym bardziej gracz jest ograniczony. Może nie są to ograniczenia takie, że wykonasz pół akcji, albo jedną trzecią akcji, albo jeszcze gorzej. Okej, okay, no mów. Ale to takie, takie malutkie bonusiki, które spotykamy przez całą grę, one mogą właśnie uderzyć w gracza, że ich na przykład nie dostanie. Taki mechanizm z tymi akcjami, z tym przeskakiwaniem widzieliśmy chyba w Yamatai. To było dawno temu, tutaj w tym miejscu były takie kafle, które się przekładało. Tam część była odkryta, część zakryta i w zależności gdzie on był, tam takie kolory stateczków dobieraliśmy. I tutaj jest coś bardzo podobnego i uwielbiam takie rozwiązanie. I w ogóle wymusza to na graczach różnorodność akcji, czyli nie będziemy chodzić non stop w jedną akcję, którą sobie tam powiedzmy upodobaliśmy, czy w dwie, bo one będą częściej na dole i właśnie będą sprawiać to, że nie będziemy się poruszać statkiem tak, jakbyśmy chcieli. Myślę, że na większą liczbę graczy to w ogóle będzie bardzo dynamicznie się zmieniało. Sytuacja będzie się zmieniać drastycznie, wręcz bym powiedziała, bo ludziom będzie po prostu zależeć na pewnych akcjach i będzie to po prostu bardziej wymagające, żeby trafić w coś, co nam się najbardziej przyda. Tak? Chociaż szczerze powiedziawszy, nie byłabym na tyle odważna, żeby siąść w pewnym składzie do tej gry. No nie, ja pasuję. Ja też pas, bo my jak gramy, to nam schodzi, a jakbyśmy mieli grać w cztery osoby, to już w ogóle, a jakby się jeszcze trafił myśliciel, to na zdrowie pół dnia z głowy. To ja idę na piwo, a wygrajcie. Wygrajcie, no akurat w Turaminie, nie? Mniej więcej tak to wygląda. Ja Boon Lake cenię za to, że musimy kombinować na wielu płaszczyznach. I tak jak na samym początku, to muszę przyznać, bo ja byłam turbo zagubiona, mimo tego, że przeczytaliśmy instrukcję raz, drugi raz, bo w ogóle czytanie pierwszej, czytanie instrukcji zeszło nam do 12, więc złożyliśmy, bo na drugi dzień szliśmy do pracy. Później przez weekend, no to Krzysiek praktycznie zasypiał już pod koniec czytania instrukcji. Bo ja chyba byłem jakoś schorowany wtedy, nie? W ogóle luty i marzec to wow, same choroby i nieszczęścia u nas w domu, no ale to już abstrahując. Ale mimo tego przeczytania instrukcji my siedliśmy do tego i no co my mamy robić, tak? Trochę takie błąd nie było w mgle, ale z czasem po trzech, czterech partiach te akcje zaczęły nam się klarować. To się łączyło z tym, to się łączyło z tamtym. To daje tak niesamowitą przestrzeń na zrobienie różnych rzeczy. Napędza też trochę stresu. W sensie w pewnym momencie człowiek się stresuje, że aha, ja muszę zrobić to, ja koniecznie muszę zrobić to, ale nie mogę zapomnieć o tym za chwilę. Mamy tutaj bardzo, bardzo dużo planowania, podejmowania decyzji na przyszłość i jakichś takich punktów, które musimy sobie obrać, żeby uzyskać jakąś tam liczbę punktów. No właśnie, jeżeli tego nie będziemy robić, to przegramy na pewno. I to jest gra na myślenie. To jest gra na myślenie. Jeżeli nie myślisz, to nie jest gra dla ciebie i odpadasz. Właściwie to tobie się podoba, a ja ilością rzeczy do zrobienia w tej grze jestem przytłoczony i ja w ogóle to jej nie czuję. Tak jak ja to mam. No tak, tylko nie wiem, tam wszystko wydaje mi się jakieś takie bardziej klarowne, a tutaj ja mam wrażenie, że po prostu to nie jest jak w innych grach, że ja się skupię na dwóch, trzech rzeczach i ja je cisnę i po prostu, wiesz, skupiam się na nich i resztę mam w nosie albo jakoś tak szczątkowo je traktuję. Ja tutaj na wszystkim muszę się skupić dookoła. Muszę wysyłać krowy na pastwisko, muszę sobie ulepszać tutaj dźwignię, muszę sobie wszystko ulepszać, bo od pewnego progu nagle dostajesz dużo więcej ilości punktów. Tak, głupi przykład, te dźwignie. Jeżeli masz 6 dźwigni, to za 6 dźwigni dostaniesz na koniec 12 punktów, tak? A jeżeli masz już jedną dźwignię więcej, dostajesz 21. To jest ogromna przepaść punktowa. I ja wiem, że muszę się skupić i na dźwigniach, i na krowach, i na odblokowaniu. Krzysztof, to już trwa jakieś 2 minuty. Wiem, ale to mnie trochę przytłacza. Okej, to ja tylko powiem tyle, że Krzysiek bardzo lubi mieć wszystko uszeregowane i lubi mieć zaplanowane akcje. Robię to i nie muszę się skupiać na 20 rzeczach naraz. Nie wiem, mi to przychodzi z większą dozą takiej elastyczności i jakoś tak bardziej jestem taka frywolna w tym, co robię. Bo ty lubisz, że jolo. Cyk, 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 a ja mówię, to jest jolo, cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 to zrobione, tamto zrobione i działa i generalnie no ujęło mnie to. Kolejną świetną rzeczą jest spersonalizowane dźwignie, które nam pasują, czyli nie mamy umiejętności dla wszystkich graczy od razu i wszyscy sobie mogą używać to, co, tylko każdy z nas wybiera sobie to, co nas najbardziej interesuje, co nam się najbardziej przyda, używamy tego, w ogóle niektóre karty pozwalają chyba na dźwignięcie dźwigni, tak, coś mi się kojarzy. Tak, ja taką sprzedałem na początku gry, a później tego żałowałem. No właśnie.
Rewelacyjne rzeczy, ta część planszy to jest w ogóle cud miód, bardzo mi się to podoba i to jest kolejny zdecydowany atut tej gry. W sensie dźwignie, tak? Dźwignie, tak. Ja w ogóle, jak a propos kart, jak powiedziałeś, że odwróciłam, Krzysiek tak się wczoraj zaczął śmiać, jak zobaczył jedną kartę, bo była tam lama z Altiplano. Ale ty ja ją dzisiaj pokazywałem. Tak? No. Przechodząc przez te etapy gry, przez te dwie rundy, będziemy mieć cztery punktacje cząstkowe. I po każdej punktacji cząstkowej będziemy dostawać takiego kopa. Kopa na start na kolejną turę, czy tam kolejną część tury, tak? Czyli dostajemy pieniądze z torów, dostajemy pieniądze z planszy, dostajemy punkty, dostajemy karty, czyli jesteśmy tacy wyposażeni i wkraczamy w kolejną część gry. Tak, dostajemy taką wyprawkę. W ogóle mam wrażenie, że już jak przekraczamy tą trzecią punktację cząstkową w tym momencie, to tutaj ten spływ rzeką to już jest po prostu wyścig. Chwila, moment. To jest moment. I nawet Krzysiek się pytał, jak graliśmy przed chwileczką, co tak przyciągasz, no po prostu weź coś zrób, no nie, i spójrz tam na dół. Ale ja nie, bo jeszcze dźwignie. Także świetnie to wszystko gra, jak dla mnie gra jest mega, tylko no, człowiek powinien być wypoczęty, powinien mieć względnie świeżą głowę, bo to nie jest gra taka, do której sobie po prostu siądziesz, tylko tutaj rzeczywiście trzeba pomyśleć, no trzeba pomyśleć, trzeba się skupić. No i to nie jest gra na takiego freestyla totalnego, bo jednak trzeba sobie coś tam poplanować. Jeżeli już chcemy z kimś grać, to warto by było, żeby ten ktoś wcześniej znał tę grę, bo nawet jeżeli przedstawimy zasady i poopowiadamy, cześć Rolo, to taka osoba bez wcześniejszej takiej rozgrywki testowej, nawet może nie pełnej, tylko takiej połowicznej, żeby wiedziała, co robić, to ona po prostu będzie tutaj zagubiona i może poczuć niesmak przez to, że komuś idzie dużo lepiej, bo wie, co robić, a on gra w to pierwszy raz i nie wie, w co ręce wsadzić. Podsumowując, gra bardzo mi podeszła, ale ja w ogóle takie właśnie te Altiplano klimaty, tutaj teraz właśnie ten Boon Lake. Dobra, na naszych social mediach dawałam posty, jakieś zdjęcia, Krzysiek przygotował dla Was sesję zdjęciową. Więc jeżeli jesteście ciekawi tych materiałów, to udajcie się do opisu na dole. Wszystkie linki będą tam umieszczone, jak również linki do board gamingka, do gramy w planszówki, jak również do wydawcy. I co? I dajcie znać, czy ta ilość mużdżenia Was przytłacza, czy lubicie tego typu euro, czy wolicie jednak jakieś takie sztywniejsze reguły, jak chociażby w Tabanussi. No bo tutaj, sztywniejsze reguły? No tak, wiesz. Znaczy tutaj też jest wszystko na sztywno, nie? Tylko że tutaj masz dużo więcej opcji do wyboru. Może nawet nie opcji do wyboru, bo opcji podejrzewam, że jest podobna liczba czy ilość, bo teraz już nie wiem. Opcja? Jedna opcja, kilka opcji. Czyli jest policzalne, czyli liczba opcji. Liczba opcji, dobra, niech będzie liczba opcji. O co ja ten? Aha, tylko że tam mogę się faktycznie skupić na kilku rzeczach, a tutaj muszę się skupić na wszystkim i taka jest dla mnie główna różnica między tą grą a innymi sucharami. Okej, bo tak w sumie tę recenzję skończyliśmy jakieś 3 minuty temu, Krzysztof. Tak jest, tak. Komentarze, lajki, subskrybujcie! Subskrybujcie nasz kanał, wiecie jak nam jest miło, kiedy widzimy jak nam rosną statystyki statystyczne. A jak nam jest dziwnie, kiedy ludzie mówią, o macie tylko 2500, powinno być 25 tysięcy, a tutaj... Ale to wtedy tak jest nam miło. Także subskrybujcie, jak nie subskrybujecie, to kliknijcie w dzwonek również, żeby otrzymywać powiadomienia, a my będziemy w pomalutku się żegnać, życząc Wam cudnego dnia i spokojnych czasów. Już myślałem, że powiesz spokojnych świąt. Nie, a ty miałam być, żebyście byli zdrowi i wszystko, bo u nas ten ostatni miesiąc był strasznie chorobowy i strasznie wyniszczający emocjonalnie i fizycznie. Wielkanoc się zbliża. Ale pomału, co tam? Ale pomału wracamy na tory. Przynajmniej mam taką nadzieję. A w następnym odcinku może poznacie nową koleżankę. Nirę. No, to do następnego odcinka. Pa, pa! Cześć!